Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Yuken, a przed wami kolejny odcinek z ETS-a. Odcinek, który dedykuję wam, drogim widzom, którzy pisaliście komentarze, też chcieliście taki odcinek. No i też tym, przede wszystkim tym widzom, którzy chcieli, abym pokazał stuprocentową realistyczną jazdę, żebym podjął takie wyzwanie. Wy takie wyzwanie mi rzuciliście, więc proszę bardzo, zrobimy coś, co chyba będę tego żałował, bo po pierwsze bierzemy zlecenie na prawie 4,5 tysiąca kilometrów, ponieważ już kupiłem sobie to DLC i już mogę najdłuższe możliwe zlecenia wybierać. Pewnie by się jeszcze jakieś dłuższe znalazło, natomiast na ten moment to mi pokazuje jako najdłuższe. Druga rzecz, która będzie utrudnieniem, to będzie ten oto spychacz, którego będę wieźć, więc będzie to ciężki ładunek. Kasa to nie jest tutaj, jakby wiecie, rzeczą istotną, bo ona i tak pewnie na waszych oczach wleci. Mamy 10 milionów na koncie po jednym dniu gry, czasu realnego. Parę tam kursów zrobiłem i myślę, że też w czasie tego kursu spokojnie ta kwota, te 10 milionów się podwoi na 20 milionów, czego też będziecie świadkami, także czekajcie na kolejny odcinek, jeśli chodzi o różne rzeczy. Przyjmuję zlecenie, nie ma już, moi drodzy, wyjścia. Zobaczcie, przyjeżdżam, żeby było jeszcze trudniej. Dlatego to zlecenie jest oczywiście na milion, jakby ktoś się pytał, bo ja wziąłem z własną naczepą. I teraz ustalmy sobie zasady, bo to będzie, kochani, moi drodzy, najtrudniejsze. Dobra, akurat to sobie mogę pominąć. Niech to tam się samo zrobi. Pierwsze, co zrobię, to oczywiście zatankuję i się prześpię, bo i tak się już wieczór robi. Drodzy widzowie, na czym będzie polegało, proszę, do miniaturki, aż myślę, że jak znalazł. Słuchajcie, na czym będzie polegało, że to jest wyzwanie. Dlaczego to będzie w ogóle, prawda, wyzwanie? No wyzwanie, widzowie, będzie dlatego, że założenie jest takie, abym nie uszkodził tej ciężarówki. Więc możemy sobie nawet podjechać, słuchajcie, do serwisu. Zresztą możecie mi wierzyć na słowo, że wszystko jest na 100% zrobione, jakby naprawione, tak? Drugie wyzwanie będzie oczywiście, żeby nie dostać żadnego mandatu. To oczywiście czasem może się zdarzyć za jakieś drobne przekroczenie prędkości, natomiast ustalmy, drogi widzu, proste zasady. O, na trasach typu drogi krajowe nie wolno mi jechać szybciej niż 80 na godzinę. Skręć w prawo. 90, przepraszam, 90, czyli tak jakbym normalnie miał tą blokadę. Ja nie mam tej blokady, dlatego że tutaj chcę znaleźć z wami kompromis w tej realistycznej jeździe, drodzy widzowie. Kompromis ma polegać na tym, że na autostradach, drogach pierwszym zjazdem takiego bardzo szybkiego ruchu mógłbym się poruszać z prędkością do 100 km na godzinę, czyli dosłownie 10 km szybciej niż jechałbym, wiecie, z tym kagańcem tak zwanym. W porywach do 105, ale w tej sytuacji przy takim ładunku to raczej tak nie będzie możliwe. Mówię o wyjątkowych sytuacjach, gdybym tam musiał szybko wyprzedzić, to myślę, że mi te 5 km podarujecie, ale to jest, więc umawiamy się na to, że 90 staram się nie przekraczać na drogach krajowych, na autostradach, jeśli oczywiście nie ma ograniczenia, tak? Bo ograniczeń będę musiał się trzymać chociażby po to, żeby nie dostać mandatu, drogi widzu. To jest w ogóle podstawa. Żeby nie dostać mandatu, aby ta jazda była właśnie realistyczna, więc bawię się w migacze, bawię się we wszystko. Zobaczcie, jaki mam piękny ładunek. Ja tutaj też sobie, słuchajcie, zamontowałem takie koguciki na dachu. O, tutaj jest... Zjedź drugim zjazdem. Dobra, drugi zjazd jak drugi, ale my i tak jesteśmy senni, więc zaczniemy nasz kurs od przespania się w grze i od zatankowania paliwa. I od zatankowania paliwa, także... się do skrętu w lewo. Od tego, drodzy widzowie, zaczniemy. Nie mogę dostać mandatu żadnego. Skręć w lewo. Nie mogę nic odwalić. Chyba pod prąd wjechałem, no ale to już się wytnie. I muszę jeszcze znaleźć parking, żeby się przespać. I zobaczymy, ile mi to czasu zajmie przy takiej faktycznie realistycznej jeździe, przy której no, czegoś nie odwalam. To jest ciekawe, kiedy w ogóle wy będziecie mieli ten odcinek bez zbędnego gadania. To jest tylko taki na wstęp.
Mam muzyczkę dla was przygotowaną, drodzy widzowie, ale żeby było... Dobra, tylko gdzie jest tu parking? Niech mi ktoś powie, halo, gdzie jest ta mapa? Łe, nie to. Chociaż jak już włączyłem, to może te koguty sobie włączę, czekajcie. Regulacja świateł, no właśnie, bo te nowe... O, to. Nie, żeby mi ładnie te koguty świeciły. Jest, git. Dobra. Posłuchajcie, drodzy widzowie, w czym jest rzecz? A tu nie ma parkingu, to jest tylko sama stacja benzynowa. Myślę, że jest parking, mapa. Nie ma parkingu, serio? A, bo po drugiej stronie jest łóżko. Czekajcie, łóżko jest gdzieś tam. Tam jest łóżko. A, tam jest cały parking do spania. Dobra, to gdzie się tam wjeżdża? Pewnie tam jest wjazd. Dobra, wiecie co, no myślę, że jak pod prąd wyjedziemy, się nic nie stanie. Bo to nie jest jakby tak, wiecie, no realistycznie patrząc, jakieś drobne złamanie przepisów, tak jak i w świecie realnym, może się przecież, widzowie, zdarzyć, prawda? Tylko ja nie mogę robić jakichś kolizji, stawać jakichś mandatów. Muszę być po prostu... Czy mówię, czasem coś się może zdarzyć, natomiast wyzwanie polega na tym, abym zachowywał się jak normalny kierowca na drodze. Dobra, jedziemy się przespać. To jest szczęście, że mi się... Znajdziemy inną. Dobrze, Iwonka, dobrze, ja muszę się przespać, ty mi tu nie gadaj, jak ja senny jestem. Na szczęście w świecie realnym nie jestem senny, chociaż mówię, mamy 23, jak zaczynam nagrywać ten odcinek, także też jestem ciekaw, do której godziny kiedy będzie to możliwe. Będę z tym grał i ile błędów zacznę popełniać, o której porze. Dlaczego też nie będę się za dużo odzywał i będzie muzyczka? Między innymi, moi drodzy, po to, abyście co jakiś czas mogli oceniać, czy mój jakiś poziom zmęczenia się zwiększył, tak dalej, i tak dalej. Nie ma tu parkingu, serio? Dobra, jest. Okej, to się raz prześpimy albo dwa razy, żeby w nocy nie jechać, bo w nocy, widzowie, byśmy jechać nie chcieli. A jeszcze raz się prześpimy. Na zapas. Oj, to 11, troszkę spieprzyłem akurat. Widzicie, czasami warto trochę w nocy. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Zobaczmy, co to teraz przed nami się będzie działo. Właśnie, żeby było trudniej, mamy również tą symulację zmęczenia. Nie ma zmiłuj, widzowie. Także co? Zapraszam was na razie do oglądania. Drogi widzu, oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem, bo tak jak mówiłem, jest to jakaś forma wyzwania dla mnie tutaj. Także zobaczymy, jak to nam będzie działało. Trzy utworki dla was mam, żeby nie było ciągle tej samej nuty. 4475 kilometrów, co ja zrobiłem? Będę chyba naprawdę tego żałował. Dobra. Także cóż, aha, jeszcze w realistyczną jazdę oczywiście wchodzi zatrzymywanie się, jak jest droga bezpieczeństwa i przepuszczanie samochodów, ewentualnie, no wiecie, lekkie wysunięcie się, żeby mnie puścili. Natomiast no nie powodujemy kolizji, nie przejeżdżamy na czerwonych światłach, no wszystko tak jakbyśmy w świecie realnym jechali, bo chcieliście takiej realistycznej jazdy, proszę bardzo. Ja potrafię, to że tam czasem mi się depnie na autostradzie, to nie znaczy, że nie potrafię zrobić, drogi widzu, jazdy realistycznej i dla ciebie właśnie to. Dla ciebie właśnie, drogi widzu, to robię, a żeby było trudniej, jadę ze swoją własną naczepą, jak mówiłem, dlatego też mam więcej kaski za to, ale nie mogę również naczepy uszkodzić, więc już nie ma zahaczania o inne auta i muszę tak pilnować, żeby inne auta też we mnie raczej nie wjeżdżały, no i na ile się da, tak? Dobra, jedziemy. Komu w drogę, temu czas. Ładunek mamy bardzo długi, więc jest podwójna sytuacja, jeśli chodzi też o trudność na takiej trasie. Jestem ciekaw, kiedy będę miał jej dosyć. Dobra, ja się na chwilę wyciszam, zapraszam cię, drogi widzu, do oglądania. Co jakiś czas się będę oczywiście włączał i coś tam komentował. O, bo tu chciałem, słuchajcie, mikrofon wyciszyć i oczywiście pas. Pas zły zająłem. Dobra. Ale to wy
wy widzowie wiecie, że jestem szkodnik, wy wiecie, że jestem szkodnik, także trzymajcie kciuki, żebym czegoś nie wywinął, nie? Teraz tak sobie zdałem sprawę, że z tym ładunkiem to będzie ciężko, no ale dobra, trzymajcie kciuki. Dobra, już jestem cicho. Zapomniałem o takiej ciekawostce. Nie, to nie tu skręcamy. Zapomniałem, słuchajcie, jeszcze o takiej ciekawostce, że kolejnym utrudnieniem dla mnie jest to, że to Volvo średnio nadaje się do ładunku, dosłownie średnio, nie że słabo, ale średnio nadaje się do ładunku ciężkiego. To znaczy daje radę, ale no jednak jest tak dostosowane, żeby miało lepszą manewrowość i manewrowość była dla mnie no ważniejsza w tym wszystkim. Więc jak widzicie, ono też z takim ładunkiem czasem trochę ma co robić. Więc na pewno będzie dla mnie to utrudnienie. Także trzymajcie kciuki. Może mi się uda nie zdewastować swojej własnej naczepy i swojej własnej ciężarówki. No ale plus tego kursu będzie taki, że prawie zbliżymy się, bo o tym też wam od paru odcinków mówię, że obiecałem sobie do końca tego roku, nagrywam ten odcinek już 27 grudnia, moi drodzy, do końca, o, uszkodzenia naczepy, no dobra, nie wycelowałem, okej, no 2%, okej, no myślę, że do 5% to jest akceptowalne, tak, to jest, widzę, jakieś otarcie delikatne, ogólnie mam wypadków nie powodować i wiecie, nie uszkodzić ciężarówki. Natomiast, no myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak przy takim tempie jazdy w ogóle mi to czasowo zejdzie, jak to się przełoży na zmęczenie. Tym bardziej, że słuchajcie, zaczynam tak naprawdę z punktu łatwości, bo jedziemy przez tą Hiszpanię, będziemy jechali przez Francję, przez Niemcy, a najtrudniejsza trasa, ta najwolniejsza, będzie przez długą końcówkę na drodze krajowej. Tak się domyślam według mapy i z tego co kojarzę, to już się przekonacie, czy tak będzie, czy nie. Jestem też jeszcze bardzo ciekaw, ile expa dostanę za całe zlecenie, no bo to też jest dla mnie to dosyć interesujące. Myślę, że z takim ładunkiem to 100 na godzinę to jest max, także jeśli chodzi o to ustalenie, te 105, no to raczej cofam, bo to by było niebezpieczne z tym jechać 105, także do 100 myślę, że będzie spoko. Tempomacik najwyżej sobie ustawię, nie no, bo wtedy zasnę. Ja tak nie umiem, wiecie, nie czuć kontroli. Także macie muzyczkę, co jakiś czas będę coś tam wam oczywiście komentował. Jedziemy przed siebie. 23.09, kiedy teraz patrzę lewym okiem na drugi monitor, widzę godzinę, kiedy to nagrywam. Startowaliśmy z odcinkiem, wiem, że była 23, nie? Czy było chwilę przed, chyba tam z 2 czy 3 minuty. Teraz nie pamiętam, natomiast mamy 23.10 właśnie. Ała, no właśnie, no nie mogę patrzeć na drugi monitor. I to jest czasami, widzicie, wada, jak się nagrywa i się czasami patrzy na drugi monitor. Też nie chciałbym do was gadać przy wyciszonym mikrofonie, albo bym nie chciał wcisnąć złego skrótu i przez przypadek spauzować nagranie. A co do właśnie spauzowania nagrania, to mam też taką propozycję, że będziemy nieco jakiś czas pauzowali, jak będę robił oczywiście spanie, tankowanie, żebym mógł też swoje potrzeby fizjologiczne, wiecie, załatwić, czy przynieść sobie coś do picia.
Także to tyle, jeśli chodzi chyba o wprowadzenie. Myślę, że zasady mamy ustalone i widz będzie usatysfakcjonowany moją realistyczną jazdą. Oczywiście będę używał migaczy. Zjedź w prawo. Jak będzie trzeba, to i będę trąbił, nie? Ale czasem jak będzie trzeba, to i prędkość przekroczę. Zdarzy się. W świecie realnym to też się zdarza. No myślę, że z takim tutaj zestawem, z tym spychaczem na patę, ja nawet nie wiem, ile on waży, ciężko by tam nie było napisane, natomiast wyprzedzanie, no to już tutaj raczej w grę nie wchodzi, nie? Trzymaj się lewej strony. Przekroczyć prędkość też widzu będzie ciężko. Jedź. Już się jazda zaczyna, no. Po linii ciągłej czasem się zdarzy, jak widzicie, tak jak teraz przejechać, no ale miałem wybór, albo gościa staranować, albo się kulturalnie włączyć do ruchu. Wybrałem opcję kulturalnej jazdy, tak? Chociaż dla mnie to naprawdę, was to może śmieszyć, że taka jazda, wręcz spokojna, z tą presją, żeby nigdzie nie przydzwonić, to wiecie, no was to może śmieszyć, ale taka jazda, żeby nie przydzwonić, to jest dla mnie wyzwaniem. Czemu oni wszyscy jadą tu? Dobra, to ja jadę tu, nie? No chyba otwarte. Teraz jadę wolno, żeby naczepy nie uszkodzić. Wąskie te bramki mają. Albo ja jestem taki szeroki. Dobra. Nie będę stał w korku, nie? Ja będę w korku stał. Z tymi bramkami w różnych krajach zawsze mam problem, czy trafię w odpowiednią, bo to tak nie, trzeba się mocniej przyjrzeć, czy któraś jest czynna, czy nie. Dobra, miejsce takie dosyć trudne, gdzie zazwyczaj jakieś kolizje się odbywały, ale dam radę. Patrzę w lusterka, słuchajcie. Tak jakbym w świecie realnym jechał ciężarówką, serio. Dedykuję tym wszystkim, którzy tą realistyczną jazdę ode mnie oczekiwali. Proszę bardzo, drodzy widzowie, to nie jest tak, że ja nie umiem jeździć realistycznie, zresztą to już ocenicie na cały odcinek i też nie można powiedzieć na 100%, że na 100% się nic nie przydarzy, bo różne sytuacje przecież na 4000 się mogą wydarzyć, nie na wszystko mam wpływ, że wiecie, ja po prostu mogę powiedzieć, że staram się i zakładam sobie wyzwanie, żeby nie było mandatów za prędkość, za jakieś kolizje szczególnie, tak, które miały miejsce w moim przypadku. Co za tym idzie, żeby nie uszkodzić ciężarówki bardziej niż 5% i to powiedzmy, że uznaję jako takie drobne otarcia, czasem gdzieś tak jak właśnie było, jakąś barierkę, o bandę, nie? I co jest ciekawe, ten kurs, słuchajcie, nam dosyć mocno pomoże, to mnie bardzo cieszy, spełnić to wyzwanie, no bo tak jak mówiłem, nagrywam to 27 grudnia, a do końca roku sobie założyłem cel, aby wbić w tej ciężarówce 50 koła przebiegu, także tak naprawdę to i możliwe, że ja już go dzisiaj wbiję. Jeny, tu są same bramki. Oszaleli? Czekajcie, teraz jadę prosto, nie ma tutaj. Ostatnio się tak zawiesiłem na jednej bramce, bo była zbyt niska. Nie wiem, czemu taką wprowadzili. Dobra, zapłacono, nie ma szlabanu, okej. Okay. Jedziemy. Także te 50 koła przebiegu do końca roku wbiję, a później zobaczymy, do jakiego momentu uda mi się wbić te 100 koła. Taki po prostu mam cel w tym Volvo, taki przebieg sobie, że tak powiem, własnoręcznie zrobić, nie? Wyrzeźbić go samemu. Także też pod koniec odcinka zobaczymy, ile expa za to dostanę. Jestem ciekaw, czy to będzie 1000 expa, czy 2000 expa za taki długi kurs. Wszystko się okaże. Teraz po prostu was zapraszam do słuchania muzyki i do jazdy razem ze mną. Podziwiajcie widoki. Będę starał się tak dostosowywać czas jazdy, abyśmy, moi drodzy, w nocy nie jechali. Przy czym wiadomo, no tutaj też nas goni trochę czas i może się zdarzyć, że gdzieś tam trochę o noc też zahaczymy. To wszystko zależy od pogody i od różnych sytuacji, tak? Jak szczególnie od tego łóżka, które mi się świeci, tego czujnika symulacji spania i on tutaj nam dyktuje warunki, to już ja nie mam, wiecie, zawsze do gadania. Widzę korek, to mi się od razu przypomina, kurczę, multiplayer DS. Nie wiem, czemu oni tu stoją, bo coś się stanęło.
Dobra, jedziemy kulturalnie, wy obserwujcie, zobaczcie, zaczynaliśmy, miałem 10 milionów na koncie, już jest 12 milionów, także jestem prawie, że pewien, ale się tu dygnęli. Prawie, że pewien, słuchajcie, jestem, że na koniec tego odcinka będzie na koncie 20, może 25 milionów. No może 25 to chyba bym przesadził teraz. Wszystko widzicie, dzieje się na waszych oczach, nic tutaj nie oszukuję. Oczywiście co do relacji, bo tam też były zmiany, zapraszam, jak ktoś chce wiedzieć, o co chodzi, to wczoraj wrzucałem odcinek, jak prowadzę firmę, tak go zatytułowałem, pokazałem tam, jakie robię zakupy, bo podmienialiśmy naczepy. No, taka inwestycja dosyć gruba poszła na kolejne 10 milionów, a teraz możliwe, że następny odcinek, który nagram, pewnie już jutro, będzie na inwestycje na, no myślę, że na 20 milionów. Umawialiśmy się, widzowie, że do 100 mogę jechać. To jest właśnie taka sytuacja, w której chętnie z tego skorzystam i gościa wyprzedzę. Jezu, już myślałem, że mandat zapłacono za odcinek. Także w takich sytuacjach tą 100 mogę wykorzystać, ale tu znowu się coś dzieje. Cały czas się co chwilę coś dzieje. Aby ktoś tylko we mnie nie wjechał, żebym mandatu nie dostał. Za niewinność, widzowie. A wiecie, że Eurotrack lubi dawać za niewinność niestety mandaty. Zobaczę. Dobrze, do miłej jazdy razem ze mną. Za chwilę się będziemy, moi drodzy, widzieli. Doglądasz do tego momentu. Doceniasz takie wyzwanie, bo to jest naprawdę poświęcenie z mojej strony. Będzie miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to możesz to zrobić, aby nie przegapić odcinków, które wrzucam raczej po dwa dziennie. TS-a. Także zapraszam do subskrybowania. Teraz zapraszam cię, drogi widzu, do oglądania. Fajną muzyczkę przygotowałem, abyś mógł delektować się piękną drogą bez mojego nadawania w tle.
Widzicie, widzowie, nie mogę za bardzo, szczególnie przy takiej prędkości, bawić się zmianą kamer, bo 3% mam uszkodzeń, ale no, otarłem się o bandę. I to jest, widzicie, dlatego u mnie zawsze pewne, no... Oj, górki było, sorry, musimy zwolnić, bo prędkość przekroczymy, na którą się umawialiśmy. Na luzie jechałem i tak mi przyspieszył. Także, moi drodzy, nie, no na pewno muszę uważać tą zmianą kamer, bo wiecie, no... Jedynie ja się przyznaję, nie umiem, wiecie, tak się skoncentrować, zawsze gdzieś tam otrę, o, tak jak macie zakręt czy coś. No i właśnie tak jak teraz, no. Także tu macie najlepszy dowód na to, że będę starał się jakoś rozsądniej te kamery zmieniać. No bo te właściwie uszkodzenia, które tutaj do tej pory spowodowaliśmy, no to tylko i wyłącznie przez to, że zmieniałem kamery, nie? Jakieś tam otarcia drobne. Nie tak do końca z mojej winy, nie? Znaczy z mojej winy, bo kamerę przełączałem. Jakbym nie przełączał kamery, no to... Wiecie, jakbym realistycznie siedział w ciężarówce, to bym siedział za kółkiem, a nie tak latał góra-dół. Ale nie, no chcę wam też, żeby ten odcinek... Wiecie, jeżeli się nie odzywam i tak dalej, żeby ten odcinek dla was był jakoś tam... bardziej dynamiczny, także widzę, ja to robię też dla ciebie, tak? Żeby no nie było jakiejś totalnej nudy, bo zdaję sobie sprawę, że to no i tak się dziwię, że chcecie, słuchajcie, tak długi odcinek oglądać. Naprawdę, ogromny szacunek dla was, widzowie, że wy takie długie odcinki chcecie oglądać. Propsuję wam no w 100% ogromny szacun. Dlatego też, żebyście się nie zanudzili, no to zmieniam wam kamery, nie? Kierownica na pewno by tu wiele ułatwiła. Kolega jeden napisał słusznie, zgadzam się, że to dziubanie kierownicą jest to dobrze określone, dziubanie, dokładnie tak bym to nazwał. Na to patrzeć się nie da i uwierz mi, kolego, ja też na to patrzeć nie mogę, no ale jak się będzie kanał rozwijał, to i się kierownicę kupi, bo kierownica niestety do tanich nie należy. Jak znacie jakąś dobrą kierownicę w bardzo dobrej, korzystnej cenie? Najlepiej, jak można by jakiegoś zaufanego sprzedawcy na Allegro kupić. Nieużywaną oczywiście, nie chcę używanej. To byłoby super. Ale Logitecha i ta druga, zapomniałem akurat jak się nazywa, sorry, no ale wiem, że jest jedna Logitecha, no to jest 1200 zł, to jest troszeczkę za dużo. Ten moment, to musi na siebie zarobić. Ale zainwestuję. Jak będziecie nadal zainteresowani, moi drodzy, Eurotrackiem, to uwierzcie mi, że zainwestuję. Nawet mam pewien szalony pomysł, ale to wtedy się przekonacie. Już będę mieć kierownicę, to też moglibyście mieć dwie kamery. Jedną gdzieś na przykład w rogu, gdzie byście mnie widzieli, jak tą kierownicę obsługuję. A jeszcze mam jeden pewien pomysł, ale to zobaczymy, jak on wypali. Jest w planach jak najbardziej kierownica, to nie jest tak, że nie, no tylko no, na wszystko trzeba czasu. Dopiero co przyjechał komputer, te monitory wymieniałem, wiecie, no nie da się wszystkiego od razu. To są jednak spore dosyć wydatki. Znowu z wami gadam i nawet nie zauważyłem, jak się rozpędziłem do 106. Już hamuję, widzowie, przestrzegam zasad, umawialiśmy się jasno na zasady. Jak widzicie, mi tam czasem przeskoczy oździebko, to może dlatego, że jest z górki, ten ładunek mnie pcha po prostu, bo jest ciężki, ale jak widzicie, tą kolubryną jest ciężko się jakoś rozpędzić. Ale poza tym ja jechać tym 120 to już by było no, naprawdę nierealne. Już tak myślę, że jesteśmy przy tym 100 na godzinę, to już jesteśmy na granicy realizmu, nie? W takim ładunku. Ja się oczywiście nie znam, trackerem nie jestem, nie mam prawa jazdy kategorii C, więc zanim się będziecie ze mnie śmiali, że coś powiem nie tak, no to nie wiem o tym, widzowie, nie wiem, nie znam się. Nie wiem, jak tam to w świecie realnym wygląda, ale tyle co wiem, że no ciężarówki jeżdżą po naszych autostradach. Jedne jeżdżą 90, jedne jeżdżą 100, no to da się to sprawdzić. 500 km, widzowie, za nami. I teraz tak, ja się na chwilę wyciszę, za godzinkę, może półtorej, oczywiście czasu gry. O! Za godzinkę prawie bym gościa... Pierwszy mandat by był. Tych ma nie być. Za godzinkę lub półtorej czasu gry zobaczę, jak będzie tutaj z jasnością, bo to od tego zależy. Więc już tak sobie zaplanuję, żeby też zrobić tankowanie i spanie. Będzie pierwsza pauza. Ja też skorzystam z tej pauzy. Tymczasem lecimy dalej.
się lewej strony. Thank you.
sobie stację benzynową, także będziemy zawijali na stację się przekimać, bo jak widzicie już się ściemnia, chociaż za nami bardzo ładne słoneczko zachodzące jest. Więc się przekimamy, ja myślę, że też przy okazji dotankujemy. Nieważne, znajdę nową trasę. Cicho, Iwonka, przecież tylko zatankować idziemy, co się bulwersujesz, kobitko. Także tylko dotankujemy i się przekimamy. Ja w tej chwili, kimając, zrobię chwilę pauzy. No i zobaczymy, jak nam po przekimaniu trochę pieniędzy przybędzie. Jestem cały czas ciekaw, jak na koniec odcinka, jaki będzie stan konta. Dzięki pracownikom, to mnie cały czas ciekawi. No i jestem ciekaw, jak nam z tą trasą dalej pójdzie. No powiem wam jedno takie wrażenie, że z tym ładunkiem nawet nie da się jakoś szybko jechać. Jak już to auto się rozpędzi, to okej, ale to Volvo naprawdę nie jest jakoś kompatybilne do takich wielkich ładunków. Dobra, także tu się spauzujemy, oczywiście przekimam się, jak wrócę po pauzie, żebyście widzieli, że nie oszukuję. Także do zobaczenia za chwileczkę. No i jestem z powrotem, moi drodzy, także idziemy spać. W Eurotracku oczywiście. Chyba trzeba włączyć ponownie silnik, bo nam się coś tu popsuło, a się nie ruszałem. Czekajcie, może do przodu. Do tyłu. Zrobiłem pauzę i nam uciekło spanie, widzowie. O, teraz. Dobra. Uciekło nam spanie. No i teraz będzie optymalnie. Siódma, spoko. Słuchajcie, myślę, że godzina siódma jest spoko i skoro oczywiście mówiłem, że będzie to też realistyczna jazda, no to oczywiście będziemy sobie patrzyli, czy kogoś nie wiedziemy. No bo to wam też, widzowie, obiecywałem. Myślę, że z kierownicą na pewno, będzie się lepiej jeździło. Dla was to będzie dla oka przyjemniejsze. Ja wiem o tym, zdaję sobie sprawę, no ale tak jak mówiłem, nie wszystko od razu, nie? Nie wszystko, widzowie, od razu. Dobra, musimy się tu wbić szybko. Szkoda, że... Sorry, gościu. Na szczęście to nie jest multiplayer, to na mnie nie trąbią, bo to są tylko boty, ale no nie zmienia faktu, że tym ładunkiem, słuchajcie, jest to wyzwanie podwójne. Dopiero w czasie jazdy sobie zdałem. Ja absolutnie, wiecie, nie narzekam, bo... dla mnie to jest, wiecie, wyzwanie. No, wyzwania nie zawsze muszą być idealne, tak? Wyzwanie polega na tym, że jest czasem trudne. No, jak na wyzwanie stało, no wiecie, to nie byłoby dla mnie wyzwanie. Znacie moje zdanie, bo ja je mówię wprost i często mówię, że ja nie lubię robić długich tras, siedzieć tyle czasu przy jednej trasie. I to często powtarzam w każdym odcinku, bo są takie długie trasy dla mnie męczące i ja lubię robić trasę też za jednym zamachem, czyli nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że zrobię save'a i na drugiego dnia do tego po prostu przysiądę, bo to tak jakby już jest, dla mnie to wygasa, tak, w głowie w sensie, że wolę zrobić taką trasę, którą skończę i wyjdę z Eurotracka, zrobię następną, czyli taką 1500 max. Natomiast no tutaj to jest wyzwanie, tak? I też chcę sprawdzić ten poziom zmęczenia. Zobaczcie, teraz mnie wyprzedzają, a nie, że ja wyprzedzam innych, bo to Volvo naprawdę tak średnio się zbiera z tym ładunkiem ciężkim. Wiecie, zawsze można zrobić test, podjechać do serwisu, dodać troszeczkę tam... Może ta manewrowość aż tak nie jest nam potrzebna. No nie wiem, no zobaczymy. Jakby to miało nam ułatwić w trasie jazdę, to czemu nie? Natomiast dla mnie ta manewrowość zawsze była ważna. I ona tak jest w połowie. I tak, powiedzmy, te ulepszenia, które tutaj dałem, manewrowość mocno popsuły. Więc myślę, że... Ja tylko mam nadzieję, bo jeszcze o tym wam nie mówiłem. Drugi raz spróbowałem wymienić silnik na ten najmocniejszy, który jest. 750 koni, bo miałem cały czas 700 koni. No i jedna rzecz, która mnie tu wczoraj zaskoczyła właśnie w Hiszpanii, ale może to był bug jakiś po prostu na mapie. Ej, gościu, ja nie mogę hamować, mam ciężki zestaw, halo, jedź. Jedna rzecz, która mnie, słuchajcie, zaskoczyła, to tak nagle po prostu na prostej drodze, jakbym się zderzył z jakąś niewidzialną ścianą, po prostu 100% uszkodzeń ciężarówki. Naczepy też.
I tak to się stało pierwszy raz po wymianie silnika, więc coś mi tutaj nie grało, więc ja ten silnik po prostu wymieniłem na ten, który miałem poprzednio. 700 koni, bo jakoś powiem wam szczerze, nie widzę wielkiej różnicy między 700 a 750. Nawet szczególnie tutaj z tym ciężkim ładunkiem, to nawet śmiem sądzić, czy nie lepiej jechał ten 700 koni. Tam coś było lepiej. Może skrzynię biegów mam nie do końca idealną. Możemy to też potestować kiedyś, słuchajcie. Ja też dla was jutro będę nagrywał odcinek. Ten odcinek skończę nagrywać, słuchajcie, po północy, więc jak pewne. To jest 23:43, kiedy to nagrywam. Także jak widzicie, przerwy nie miałem zbyt długiej. Przerwa na... była. Natomiast wiecie, jutro chcę dla was też nagrać taki, pokazać wam naczepy na własnym przykładzie, właśnie jak to wygląda z zarobkami. Jeden z kolegów sugerował naczepę podwójną z chłodnią. I oczywiście ja bym chętnie taki kurs przyjął, tylko że to nie kwalifikowałoby się, słuchajcie, do tego odcinka. Dlatego, że podwójna naczepa, masz określone trasy, na których ona może jeździć. I nie znalazłem, żeby na podwójnej naczepie można było robić najdłuższą trasę w Eurotracku, nie? To jest minus. Dobra, już tą stópką sobie pojedziemy, wybaczcie, ale jak już się rozpędziłem, to już nie będę hamował. Póki jest wolne i jest możliwość, to troszeczkę nadrobimy, bo to jest właśnie taki moment mojej niecierpliwości, którego się wam przyznaję, że wiecie, że jest bardzo ciężki jednak ten ładunek. Ciężko rozbujać tą ciężarówkę. Jak już się rozbujała, no to niech trochę nadrobi, bo mamy, słuchajcie, 2600 km do końca, więc zrobiliśmy raptem 800 km dopiero w godzinę czasu. Zresztą nie jest godzina odcinka, 46 minut. Właśnie jestem ciekaw, jak to można przeliczać na czas realny. Natomiast mamy 52 godziny do końca zlecenia, no także wiadomo, że będziemy spali. Będę starał się jakoś tak to spanie dobierać, żeby w nocy raczej nie jeździć, chociaż taki paradoks, bo ja tutaj mam też tego moda z intensywnością ruchu naturalną, tak, prawdziwą, zachowaniem pojazdów i powiem wam, że ten mod, no między innymi tak daje, tak jak jest to w realnym świecie, że w nocy jest bardzo mały ruch. Więc też wiecie, jazda w nocy też ma swoje plusy. O nie, znowu trzeba zwalniać. Ja tego nie lubię. Dobra, ale obiecałem nie robić stuczek. Mandatów też obiecałem nie dostawać. No czemu wszyscy jadą tu, gdzie ja jadę? A tu nie można na wprost? No to można na wprost. No widzicie, tak się właśnie wkopałem, jak to macie po lewej, że jest... Oj, znowu o tym. Chyba nic nie uszkodziłem. Takie coś, jak macie po lewej, nie? Ja wiecie, dosyć mocno grzałem i po prostu, jak już się zorientowałem, że to jest za niski wjazd, to już było za późno. Jak to przydzwoniłem? Szkoda, że tego nie nagrałem, bo byście mieli fajnego shorta do pośmiania się. Także wiecie, ze mną to też tak często jest, że też mi się zdarzy gdzieś w coś przydzwonić. To nie jest tak, że nie. Dlatego bardzo chcieliście, żeby ta jazda była realistyczna, co jest wyzwaniem. W ogóle ja się, drogi widzu, dziwię, ale też podziwiam, bardziej może w tym sensie dziwię, że ty chcesz oglądać realistyczną jazdę bez jakichś dymów. Szacunek, jeżeli chcecie taką jazdę oglądać realistyczną. Chociaż i tak pewnie wiele osób napisze, że nie do końca wszystko, co robię, jest realistyczne. Pewnie mogę się tylko domyślać. Niektórzy z was mogą się o te 100 na godzinę przydać, że nie jadę na tym kagańcu. Ale uwierzcie mi, no idziemy na kompromis, małymi kroczkami, tak? Pamiętajcie, że to też nie jest kwestia jechania na kagańcu, tylko kwestia robienia najdłuższego kursu, jaki mam dostępny na ten moment. Tak? Pewnie i są trasy po 5000, bo jeden z widzów pisał komentarz, że robi trasy po 5000. Ja jeszcze takiej trasy tu u siebie nie widziałem, a mam wszystkie w tym momencie DLC. Nie ma żadnego kraju, który na dzień dzisiejszy, kiedy oczywiście nagrywam odcinek, bo wiadomo, że oni mają w planach Grecję, no ale Grecja przecież jeszcze nie wyszła. Czyli taki kurs, nie wiem, całą Skandynawię do góry mam, Wielką Brytanię, wiadomo, Irlandię, tutaj Hiszpania, Portugalia, gdzie się teraz znajdujemy.
Włochy, z drugiej strony z kolei ten cały West Balkans czy Turcja, no to wszystko mam, tak? A więc tu jakie fajne tunele porobili, powiem wam. Ciekawe, czy takie coś jest realnie. Oj, pas nam się kończy. Spokojnie. Bo nie, bo będzie mandat. Nie wolno prędkości widzowie przekraczać. Obiecałem, że nie będzie mandatów. Puść mnie, gościu, puść mnie. Dobra, wpuszczam mnie. Miło z jego strony. Bo nie możemy w kogoś uderzyć. Nie może być mandat. Na razie zobaczcie, widzowie, zrobiłem 800 km bez mandatu. Bez wypadku, bez przekroczenia prędkości, czyli też mandatu analogicznie. Żadnego zderzenia nie miałem, również takiego, żeby ktoś we mnie wjechał. Staram się mieć oczy dookoła głowy i się uczyć, jak te tutaj boty jeżdżą. Powiem wam tak szczerze teraz, że to jeszcze jesteście w stanie przewidzieć. Chociaż no nigdy nie przewidzisz, jak się NPC zachowa, tak? Bo to przecież te wszystkie samochody to nie są gracze, tylko to są NPC-ty. Natomiast chodzi mi o to, tak jak jesteś w stanie to przewidzieć tutaj, tak w żaden sposób nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co może stać się na multiplayerze, kiedy grasz na Trackers MP. Co widzieliście, wróciłem też z tego odcinki. Jest jeden short, jak moja ostatnia jazda się skończyła. Natomiast tu nie mam do kolegi żalu, że mi zakończył jazdę i po prostu doszło do zderzenia, bo pewnie, jak domyślił, nie zrobił tego specjalnie, jak tak oglądałem to na zapisie, to też... No widać, wy to też pisaliście zresztą w komentarzach, od razu się domyśliłem, że pewnie miał moda na zimę i po prostu wpadł w poślizg naczepem, mu wiecie, wyrzuciło i no, co mógł zrobić, nie? Także tutaj wiecie, tu akurat jak dla jasności, jakby ktoś pytał, to nawet nie wpadłem na to, żeby gościa zgłaszać, bo wiecie, jak ktoś nie robi czegoś złośliwie, no każdemu może się coś zdarzyć, tak? Mam nadzieję, że kolega bana nie dostał za to. Tak zauważyłem, że pewnie jakiś admin nam się przygląda, bo tam jakaś tak kamera wirowała. Mam nadzieję, że kolega bana nie dostał za to, bo ja naprawdę żalu o to nie mam. Nie ma o co. Szkoda życia na jakieś spiny, po co to? Życie mamy jedno, można się cieszyć, fajnie razem bawić. Tam sobie, wiecie, na złość robić. Kurde, są strasznie tutaj te wąskie bramki. W ogóle mnie te bramki ogólnie wkurzają, wam powiem szczerze. To stradowe. Jeszcze tutaj jest to w miarę, ale na przykład te polskie, które tutaj w Eurotracku są, wszędzie musisz się zatrzymywać, nie masz takiego. Przecież chyba realnie w Polsce, oni czegoś tu musieli nie zaktualizować, wam powiem szczerze, bo też realnie w Polsce są takie bramki, że przejeżdżasz bez zatrzymania. Paypassy, tak? Czy jak to tam się nazywa? Szczerze nie wiem, bo nie jeżdżę po chyba tak się nazywa. Jeszcze wiele przed nami, moi drodzy. No ale powiem wam, że jak się z tych trzech... Znaczy, jak te 3000 zejdzie jako z pierwszej takiej, wiecie, z początku, tak? I już będzie dwa coś, to już będę wiedział, że no, tak wiecie, mimo, że to będzie 2900, a 2900 to wiadomo, że nie będzie połową trasy, no bo mieliśmy 4400 przecież trasę, ale już w głowie się będzie kodowało, no już połowa, nie? Także już to będzie, wiecie, do celu bliżej. Myślę, że to pójdzie w miarę szybko, co jedziemy za ciężarówką. Dobra, nie ryzykuję, nie wjeżdżam, bo tam jest jakiś czerwone się pali, a! Zahamowałem, no trudno, jadę tutaj, bo tam się paliło coś czerwone i nie byłem pewien, czy jest ta bramka otwarta. Jak jeszcze przejazd szerszy, to rozumiem. Zazwyczaj, słuchajcie, przy bramkach, no nie chcę tutaj jakby krakać, nie, ale zazwyczaj przy bramkach mnie najwięcej różnych kolizji spotykało, gdzie to zazwyczaj oczywiście ktoś we mnie wjeżdżał. Nie mówię, że ja nigdy w nikogo nie wjechałem, ale też często mi się zdarzało, że ktoś we mnie wjeżdżał. Jeszcze za to mandat dostawałem, natomiast teraz jakoś na razie jedziemy spokojnie. Tylko trochę martwi mnie ten symulacja zmęczenia, nie? Bo już jakby widać, że w połowie zmęczeni jesteśmy. Także może mi się uda znowu w myśl zasady do tej 20 dojechać. Będę starał się przeciągnąć do 20 jazdę. No i po 20 znowu spanie.
W normalnym przypadku, gdyby nie był to odcinek, jakbym to robił poza odcinkiem, nie byłby to odcinek, gdzie gramy z czasem. Ja bym tutaj sobie, zobaczcie, skręcił w prawo i odkrył miasto, chociaż ono mi się odkryło, tak? Widzicie Bon Voyage, to ja wczoraj chyba tych miast odkryłem 10. W DLC mam dosłownie 3 dni. A wczoraj tak naprawdę tu jeździłem i po prostu bym podkrywał jakieś tam... To jest to, co też mówiłem wam w poradniku odnośnie pracowników, tak? Że jak widzisz znak zapytania, jedziesz, odkrywasz te agencje pracy, masz wtedy więcej ofert pracowników do zatrudnienia. Poza tym jak gdzieś tam też takie sobie wyzwanie... Kurczę, może was to śmieszyć, ale też takie wyzwanie sobie założyłem. Ja, tak czasami takie, wiecie, zupełnie z kosmosu sobie biorę challenge, typu zrobić na Volvo przebieg 100 tysięcy kilometrów samemu, a nie żeby mi pracownik to zrobił. Typu, żeby mi patrzeć, ile jest procent odkrytej mapy. Tak, chciałbym mieć za jakiś czas i móc wam to pokazać, że mam, nie wiem, 100% odkrytej mapy. Chciałbym wam to móc pokazać. Na przykład, nie wiem, te punkty widokowe, czy co tam jeszcze jest. Tam, już teraz wiecie, nie będę się rozpraszał. Oczywiście wiadomo, że nie będziemy wchodzili, bo odcinek tego nie dotyczy. Więc myślę, że znowu trzeba zwalnie. Idziemy za ciężarówką. A i tak tu są z pauzą. Widzicie, bo tam z prawej strony jest jakiś X i to jest zamknięte. Czyli to i tak by nam nic nie dało. To by nic nie dało. By nie dało nic. On był mocniejszy w kulach. To by nic nie dało. To by nic nie dało. To nic by nie dało. Muszę czasem wam takie dźwięki gdzieś tam włączać w te, bo na drugim kanale, jak robię live'y, to takie dźwięki często się pojawiają i wiem, że ludziom ogromną frajdę też sprawiają. Jest to do muzyki, one są dodatkiem. Więc jakby i wam frajdę sprawiało, to można by coś pomyśleć. Możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście, żeby też czasem, jak jest mniej gadania mojego, żeby czasem jakieś sytuacyjne, śmieszne teksty z internetu się pojawiały. Też do tego pewnie Stream Decka musiałbym już mieć, byłoby wygodniej. Bo, widzicie, to tu czasem brakuje rąk do tego wszystkiego. Tu na pewno pierwszą rzeczą ważniejszą jest kierownica, bo mnie też to dziubanie denerwuje. Uwierzcie, że też mnie to denerwuje, no ale... Jedź te Volvo, kurde! Serio. Chyba zaraz dla widza specjalnie podjadę do serwisu i spróbuję coś wymienić w tym Volvo, żeby ono żwawiej jechało, bo... Tak troszeczkę, powiem wam szczerze, zbieramy się słabo. Jak już nas ciężarówki wyprzedzają, a zazwyczaj to my wyprzedzaliśmy, z drugiej strony też patrzcie, co wieziemy, no to wiecie. To jest ogromne jakieś, nie wiadomo co. A to spychacz, wiemy, że to jest spychacz, ale zobaczcie, gąsienice to jest szersze w ogóle niż ta moja naczepa. Oczywiście cały czas przypominam, że jedziemy własną ciężarówką i własną naczepą. Dlatego ten kurs jest za 1 000 000. Nie robię go jakby dla kasy, co bardziej jestem ciekaw, ile expa dostaniemy za ten kurs. To jest naprawdę długo. Co odcinek z wyzwaniem, to nas Deku śmija swoją żółtą cytryna gang. Jechał przed nas, jedzie Dekuś. Zawsze w odcinkach tak jest. Zawsze nas Dekuś mija. Mówię oczywiście o dekoratorze i jego gąsce, pipce, jakby ktoś nie wiedział. Kamil, spoko gościu, super, uwielbiam go. Super pozytywna mordka. Zawsze wesoły, zawsze uśmiechnięty. Stara się przynajmniej taki być, motywować też ludzi. Tymi ludźmi, moi drodzy, zawsze warto się otaczać. Nie, chodźmy tu za mną. Ale chodźmy. Ochroniarzy pozatrudniali, widzowie. Ochroniarzy pozatrudniali. Dobra, posłuchajcie sobie chwilę muzyki, bo na razie i tak wam nic ciekawego nie mam do powiedzenia. Widoki i tak są na tyle ciekawe, że możecie sobie popatrzeć. Odzywam się, żeby nie było, że całkowicie gameplayu nie komentuję, więc czasem komentuję, czasem po prostu jedziemy w ciszy i sobie słuchacie i podziwiacie widoków.
ale wstyd, rynówka mnie wyprzedza. Ja zawsze uważałem, że rynówki są najgorsze. Ale to dlatego, że ja cały czas jadę na full gazie, nie? Także widzę, że jednak ledwo daje radę Volvo z tym ładunkiem. To jest właśnie w takich sytuacjach, żeby ono się rozpędziło, to pokazuje, więc musiałbym pewnie na te trzy osie zmienić. Żeby ten cięższy ładunek był lepszy. No jakby było gdzieś po drodze, wiecie, przy drodze jakiś warsztat, to pewnie bym zajechał i to zmienił. Na pewno by mi się, szybciej po prostu by się jechało, nie? Jak mam gdzieś tam, wiecie, specjalnie zjeżdżać, to nie ma sensu. I tak zaraz nie czeka spanie. No mam nadzieję, że uda mi się do tej 20 jakoś tutaj dotrwać. Mi się mówi oczywiście w grze, że nie będę, wiecie, na czerwono miał. Znowu sobie zatankujemy oczywiście. Trzymaj się lewej strony. Będzie chyba trzecie nasze tankowanie. Widzicie, przy takiej trasie to widać dopiero, nie? Ile tego paliwa ubywa. Dobra, jadę 105, bo się rozpędziłem. Volvo... No i co się rozpędzę, kurde to. I wy to widzicie, co ja się rozpędzę, to coś, jakieś przeszkody na drodze, że trzeba... No, hamować, bo ograniczenie prędkości, a przecież miałem mandatów nie dostawać, więc... Więc muszę w miarę się trzymać chociaż. Ej, gościu, ale nie jedź mi tu 70, chłopie. Jest 80, jedź 80, a nie 70. A, wiecie, mam. Zmieniam pas. I teraz przyspieszył, nie? Co za ludzie. Oj, tu muszę uważać, żeby jakaś osobówka mnie nie staranowała. Znowu bramki. Wiecie mi, w ogóle jestem ciekaw, w jakim kraju jesteśmy. Tak jakby Francja ma tyle tych bramek, czy co? To jest jakaś masakra, widzowie, no co kawałek, jakaś bramka. Mogłem w sumie jechać tam na prawo, no ale... Dobra, tu chociaż chyba szlabanów nie ma. Dobra. Bez zatrzymywania się udało. Nie, bo dla mnie, powiem wam szczerze, ruszanie z zera tym Volvo przy takiej konfiguracji, jakie ono ma, no jest trudne, tylko... Bo ktoś by powiedział, no ale czemu nie zmieniłeś? No, wiecie, to też nie jest tak zmienić, bo jakby mi się dobrze tym Volvo jeździ tak, jak się jeździ. Teraz na jakiś czas biorę bardzo ciężki ładunek, tak jak jest teraz. Natomiast ono ogólnie fajnie jeździ, jest fajne i zwrotne. I wiecie, ja sobie nie wyobrażam na przykład auta, które ma kiepską manewrowość. Nie jest wygodnie, jak ma dobrą manewrowość. Jak ma słabe, to ja nie umiem takim autem jeździć. Ale tak jak mówię, no szkoda, że czasem gdzieś jakiegoś serwisu nie ma, na przykład na stacji benzynowej, nie? Już nam się niestety symulacja spania zbliża nieuchronnie do końca, natomiast no nie, no o 15 i spać w środku tak pięknego dnia słonecznego, no to jest trochę trudne, no. Byśmy musieli w nocy jechać albo dwa razy się przespać. Znowu nie chcę też czasu marnować. Bo nie wiemy, czy jak nie wstaniemy, to nie będzie deszcz padał. Tego nie wiemy, widzowie. Różnie to może być. Patrzcie, tu następny, tu nawet Iveco mnie wyprzedza. Wszystkie ciężarówki mnie wyprzedzają. Tak mi się słabo zbiera to Volvo. No i dobra, i teraz muszę go puścić, bo... Miało być realistycznie, widzowie, więc będzie realistycznie, no... Nie będę, słuchajcie, poboczem wyprzedzał. Mogę co jedynie zatrąbić na barana, który jedzie 6-9. Lewy pas zajęty, no i muszę się tak za nim wlec. Dobra, może ten mnie puszcza? Chyba mnie puszcza. I patrzcie, gość nagle zaczął przyspieszać, nie? Wiezie jakąś fotowoltaikę prawdopodobnie. Aż mnie kusi, żeby ją przerysować. Ale nie. Bo my mamy nie uszkadzać ciężarówki, własnej naczepy również. A i tak mamy 2% uszkodzeń, także... Przez to, że gdzieś tam coś zarysowałem. Dobra, jest z górki, widzowie, korzystam. Trzeba troszkę aktualizować nasze ustalenia, bo... ta jazda jest zbyt realistyczna, jeśli ja się wlokę w taki sposób, że mnie wszyscy wyprzedzają. Niech ja chociaż raz kogoś wyprzedzę.
końcu się rozpędziłem, w końcu nie ma żadnych przeszkód na drodze, to myślę, że raz na jakiś czas mi takie taką rzecz po prostu wybaczycie. Bardziej, że jest pod górkę, to zaraz i tak on sam zwolni. Zobaczcie, cały czas jadę na gazie. Teraz się skupię na zakręcie. No, także wiecie, no... Najgorzej go rozbujać. Jak już go się rozbuja, to już jedzie. Także póki mogę, to troszeczkę tam nagnę te. I nie mam zamiaru lecieć 120, absolutnie. Mam zamiar troszkę nadrobić czasu, a to tylko i wyłącznie, widzowie, dlatego, że zaraz znowu będzie trzeba iść spać. Więc chciałbym trochę więcej trasy przejechać, jeśli się da. O 10 max oczywiście, czyli troszeczkę nagiąłem, wiecie, jest z górki, dlatego ono tak leci. Ja zresztą na luzie jadę. On w dusza stopi, jak ja mu trąbię. Nie wyprzedzamy pobocza. Jesteśmy kulturalni. Postaram się jeszcze kawałek, słuchajcie, pewnie do 18, do nie wiem, może uda się do 19 ten czas przeciągnąć. Wszystko zależy, bo jak już na czerwono się zapali, odnośnie tej też symulacji zmęczenia, to nie jest tak, jeżeli już macie ją włączoną, nie chodzi tylko o to, że dostaniecie mandat za jazdę będąc śpiącym, tylko o to, że w pewnym momencie kierowca ci naprawdę zacznie zasypiać, zacznie ci się przed oczyma robić ciemno i coś przypierdzielisz. Jeżeli chcesz, drogi widzu, ja mogę taki fragment, nie dzisiaj, nie w tym odcinku, bo tutaj na zleceniu mi zależy, natomiast mogę takie coś zrobić i pokazać ci, jakie to może być. Będzie bardzo krótki, szybki odcinek, ale mogę ci pokazać, co jest, jeśli jeździsz jako zmęczony. No oczywiście tą symulację zmęczenia możecie sobie wyłączyć. Ja ją tutaj włączyłem, tak jak zawsze wam polecałem jeździć w miarę możliwości bez niej. No tak tutaj ją włączyłem, żeby było trudniej na tak długiej trasie. Skoro robimy, widzowie, wyzwanie, które jest jakby kilka wyzwań w jednym, nie? I długa trasa, i jazda naprawdę realistyczna, jak realistyczna jazda, to i spanie właśnie. I wiecie, dopięcie tego, żeby zdążyć też na czas z tą dostawą, bo to tak nie jest, słuchajcie, 45 godzin mamy do jeszcze trasy przed nami, tej oczywiście czasu gry. U mnie jest 10 minut po północy, czyli odcinek trwa godzinę 12. No to by się zgadzało, 5 minut przed... 2 minuty przed 23 zacząłem nagrywać. Fajnie, że już nam zrobiliśmy, czyli przez godzinę zrobiliśmy 1400 km. 1400 przez godzinę. Czyli by wychodziło, że cała trasa mi zajmie 3 godziny. To tyle miałby odcinek trwać? Kurde, 3 godziny? Jeszcze 2 godziny jazdy przede mną? O kurde. Ja wcześniej jak o drugiej, to nie pójdę spać dzisiaj. Widzisz, drogi widzu, dla ciebie. No nic, trzeba. Trzeba to trzeba, jak mus to mus. Mus to mus. Zobaczymy też, o, jakiś tam kierowca awansował. Zobaczymy swoją drogą właśnie później sobie podsumowanie. Ale to nagram do tego specjalny odcinek, gdzie przyjrzymy się, jak my jeździliśmy te kursy, jakie kursy robili w tym czasie nasi kierowcy, to ile zarabiali, tam też z tymi naczepami wam pokażę i pewnie zrobimy kolejne fajne zakupy na garaże, na ciężarówki, na naczepy. Zobaczymy. Ale też będzie następny odcinek do tego. No i jesteśmy na czerwono, jeśli chodzi o oszczędność. Więc teraz pierwszy, słuchajcie, parking i stacja, jaka nam się pojawi, będziemy musieli zjechać, więc ja już sobie bym musiał i tak szykować prawy pas. Koleś, puść mnie, halo, zjeżdżam. Kościu, bo ja nie chcę cię... Jedź. Jezus. Albo jedziesz, albo mnie puszczasz. No, no nie można tak pół na pół. Bo
typie. Patrzcie, on nie może się zdecydować, czy jedzie, czy mnie puszcza. Dobra, to temu się muszę mocniej tutaj prosić. Będziemy musieli ewidentnie jak najszybciej zjechać. Taka jazda oczywiście grozi mandatem, a wiadomo, my staramy się mandatów nie dostawać. I co, nie dostaliśmy za nic żadnego. Dobry wynik. O, 2900 coś, także już w mojej psychice się zakodowało. Kurczę, you can, połowę drogi zrobiłeś, nie? To jest to, co mówiłem. Już czuję taką ulgę, jeśli chodzi o połowę trasy. Nie czuję zmęczenia na razie, ale wiem, że to przyjdzie na końcówce, która... ani zmęczenia, ani znużenia. W sensie, no, w grze czuję, tak, ale tu mi napisało, że dopada cię zmęczenie, natomiast ja jako człowiek nie czuję zmęczenia. Ale wiem, że na końcówce będzie ciężko, bo ta trasa tam przez Polskę, tymi krajówkami i później... Litwa, Łotwa, Estonia, bo my chyba w ogóle do Estonii jedziemy. Nie, do Rosji, sorry, my do Rosji jedziemy, no ale generalnie przez Estonię. Przydałaby się jakaś stacja benzynowa z noclegiem, bym się nie obraził. Najwyżej się dwa razy pod rząd. O, jest stacja, dzięki. Na życzenie tylko. Czy jest nocleg? Nie widzę parkingu, słuchajcie. Jest, dobra, jest. Okej, okay, kamień serca. No to jesteśmy uratowani. Idziemy spać w takim razie. To ja tutaj sobie też pauzę zrobię. Typowy kierowca, muszę pajeczkę zapalić. Dobra, udało się. Ja naprawdę sam się dziwię, jak ja to robię, że jeszcze mandatu nie dostałem, że generalnie żadnej sztuczki nie ma. Bo mówię, to, że gdzieś tam przez chwilę nieuwagi, wiecie, i to na pewno się oczywiście zdarzy. A widzicie, już mi się zaczyna ściemniać. Wiecie, to na pewno się czasem zdarzy, że ja gdzieś coś tam przytrę. Bo czy to zmieniam kamerę, tak? Wiecie, to jakby... Muszę mieć tutaj na uwadze, co się dzieje na drugim ekranie. Chociażby po to, czy mikrofonu nie wyciszyłem i nie gadam bez sensu. Czy wiecie. Dobra, ja myślę, że się, słuchajcie, dwa razy prześpimy. Widzowie, zrobimy taki manewr. Gostek sobie jedzie, mam nadzieję, że nas nie zahaczy. Nie, chyba na stację. A nie, nie pojechał na stację. To po co on tu wjeżdżał? Nie rozumiem, po co gość tutaj wjeżdża, skoro on nie jedzie na stację się przeklimać. Dobra, nie będziemy się tam czypać, bo czaić jak szczerbaty na suchary. To słuchajcie, robimy tak. Najpierw się prześpię. Trzecia. A wiecie co, może o tej trzeciej, bo to się zaraz i tak będzie rozjaśniać. Może ten kawałek w nocy sobie zrobimy, bo jak ja to znowu prześpię do 10 czy do 11, to bez sensu. Daję escape. Albo dobra, słuchajcie, ja zrobię pauzę, ale nie będę dawał escape'a, żeby jeszcze parę tam minut przeleciało w grze. Dobra, zaraz do was wracam, moi drodzy. Minutka. No dobra, moi drodzy, jestem, więc odpalamy maszynę i lecimy. Lecimy przed siebie, chwilę sobie pojedziemy w nocy, bo to dosłownie czwarta, już się robi jasno, więc tą chwilę myślę, że nie ma co się aż tak szczypać, a zobaczycie, że ten ruch jest naprawdę mniejszy, więc ja czasem lubię jeździć w nocy, ale też wiadomo, że jest to męczące. Szczególnie jak robiłem tą trasę, słuchajcie, i to macie właśnie ostatni odcinek, jak robiłem tą trasę z multiplayera, no to niestety, tam jazda w nocy jest nieprzewidywalna. Więc raczej nie polecam. Ja poszedłem w ogóle na hardcore i zrobiłem, słuchajcie, trasę tyle Duisburg, tak, i zrobiłem to w nocy. Już połowa była w dzień, znaczy połowa, część była w dzień, bo się zrobiło jasno, natomiast dużą część jechałem w nocy. No cóż. Zobaczcie, też fajnie zrobili to niebo, może wam pokażę tu na drugiej kamerze. Po update'cie naprawdę bardzo fajnie, a żeby tylko coś nie przydzwonił, mam jakieś chmury, także bardzo ładnie to zrobi. Ja wam niebo pokazuję zamiast na drogę patrzeć, nie? O, cysterna się pali. Zgłaszam, styrta jest podpalona, styrta już się dopala. Na miejscu ja jestem, syna nie ma w domu.
Strasz jest, ale nie gasi. Styrta się już dopala. To chyba nie była chmura, tylko to był chyba dym z tej cysterny palącej się. Dobra, lecimy. O czwartej się zazwyczaj jasno robiło, przynajmniej jak jeździłem po Polsce czy tam po innych krajach. No może w Hiszpanii to jest trochę przesunięte, bo widziałem, że to jest na pewno dłużej jasno. No zobaczymy, bo jeszcze jest ciemno. Już dochodzi czwarta, a tu jeszcze jest super ciemno. No dobra, wiecie, nie będziemy się... Jest jeszcze ten mod, tylko ja nie wiem, czy on działa. Ja go używałem, bardzo fajny. Zresztą odcinek o modach w końcu muszę wam nagrać. Może jutro to zrobię. W sumie już dziś, no bo mamy po północy. Obiecywałem to wiele razy. Tylko problem jest taki, że wiecie... To jest tak jak z tym modem na zimę. Ja nie miałem okazji, dla tych, którzy nie słyszeli, no to... Powtórzę, nie miałem okazji się nim pobawić, poinstalowałem go, ale się okazuje, że on nie działa w wersji 1.4.9, szczególnie 1.4.9 chyba 2. I niestety, no może tam jakieś update, muszę śledzić, czy wszedł jakiś update. To nic o tym nie wiem. Następna rzecz, to właśnie był taki mod, nazywał aktuali, w sensie, że... Wiecie, to jest niby szczegół, tak? Ale ja takie mody to uważam, że warto używać, a nie takie tam, wiecie, ułatwiające sobie kasę czy expo, no bo to tak. Bez sensu, ale był taki, który na przykład dawał aktualną porę dnia, czyli tak jak u nas robi się ciemno już tam o 16, no to faktycznie w grze też już ciemno ci się robiło o 16. Jeszcze jeden kolega pisał, jeszcze się na to nie odważyłem, ale myślę, że to już jest ten moment, bo skoro zrobię ten kurs, widzowie, dobra, trochę się rozpędziłem, bo z wami gadam, widzicie. To jest pusta droga. Powiedzmy, że na pustej drodze to można, trochę tam. Wiecie, jak zrobię ten kurs, będzie 20 milionów, które zadysponuję na pracowników i nie wiem, czy wtedy sobie tego moda już nie zainstaluję. Zobaczę też, czy on działa w ogóle w tej wersji. Dam wtedy w odcinku znać. Chodzi o moda, który daje realistyczne ceny za kurs. I tutaj też mam na myśli no takie bardzo niskie ceny. Tak jak zobaczcie, za to zlecenie ja dostaję milion. Przecież nie oszukujmy się, to nie jest realistyczna cena. Tam kolega na przykład pisał, że on za kursy dostaje 10-20 tysięcy, nie? Dzięki temu modowi. Czyli są takie bardziej realne te stawki. I powiem wam, że troszkę mnie podkusiło, żeby taki, z takim realizmem też się zmierzyć, nie? Zobaczyć, jak z tymi pracownikami. Oj, teraz to się rozpędziłem na 125. Takiej umowy to nie było. Powiedziałem, że na max speeda nie będę jechał. Powiedziałem, że może troszkę nagniemy, ale bez przesady. Znowu Dekuś nas mija. Ten ciągle z nami jeździ tutaj. Na gęk. Troszkę może, wiecie, nadgonię, póki jest w miarę pusta droga. Ale generalnie nie będę. Nie no, 120 to nie mam zamiaru przekraczać, no bo to jest nierealne. Zresztą to nawet jest 110. Mandatu zaraz nie dostali. Tak pilnuję, nie? Tak cały czas pilnuję, słuchajcie, żeby mandatu nie dostać, to by był wstyd. Jechać, bym jechał 115 na 110 i nagle cyk, mandat. Dobra, już jest pod górkę, to już widzicie, dlatego właśnie sobie pozwoliłem trochę tam nadrobić, bo teraz jadę na gazie i on mi tak zwalnia, bo jest troszkę nierówny teren i takim ładunkiem już Volvo nie daje rady. Ale też mówię jeszcze raz dla wszystkich, którzy o to pytają, po co jadę tą Volvo, bo to też jest kolejny rodzaj wyzwania, tak? Auto, które nie jest idealnie do ciężkiego ładunku stworzone, znaczy nie, że nie daje rady, no mogłoby dawać bardziej, o tak to powiem, nie? Auto, które nie jest do ciężkiego ładunku stworzone, no jadę nim po to, żeby też wbijać sobie ten przebieg, nie? To już wolę lewy pas zająć dla bezpieczeństwa. Ale też tak właśnie mnie naszło, że chyba jedną z ciężarówek zrobię sobie taką specjalnie, ona będzie po... Jedź Dekuś, bo chcę za tobą jechać. Ja wiem, że tu jedziesz obok mnie i cię nie chciałbym, wiesz, zetknąć z drogi. Aha, dobra, Dekuś zmienił pas. I tak Dekuś zmienił pas, to my też zmieniamy, okej. Okay. Jedną ciężarówkę, słuchajcie, sobie bym chciał, jak to
totalnie dla ciężkich ładunków i może wtedy na tej ciężarówce nie będę jakoś tam wbijał przebiegu, ale na przykład będę robił te ładunki wielkogabarytowe, które są z konwojami. Tak sobie pomyślałem, że właśnie specjalną jedną ciężarówkę pod to i zastanawiam się, o, drogi widzu, możesz napisać, bo jeszcze wam nie robiłem prezentacji swoich ciężarówek. Do dyspozycji mamy, czy miałby być to MAN, którym troszkę już urzędowałem i którego gdzieś tam w poprzednich odcinkach już poznaliście, szczególnie przy okazji Winterlandu, czy na przykład mógłby być to Mercedes, który w ogóle nie ma przebiegu, znaczy ma 3 km, bo do serwisu to już jest, nie? Ja myślę, że jeżeli tak od zera byśmy startowali i idziemy tym tokiem myślenia, że nabijamy jakoś przebiegi, wiecie, które... że każde auto będzie miało swoje też zastosowanie i skoro Mercedes akurat, no jeszcze mamy jedno auto do kupienia, tak, to będzie DAF z tego, co pamiętam. Może być tak, że kupię DAF-a i to DAF będzie do ciężkich ładunków, nie mówię, że nie. Więc widzowie, decyzja jest do przemyślenia. Jedno auto bym chciał, żeby było właśnie wtedy, tylko że będę wiedzieć o 900 zł za odcinek, kogoś chyba mocno pogrzało. Chyba we Francji są faktycznie takie drogie autostrady, musimy być we Francji. Wtedy na przykład będę miał jedno auto, które będę wiedzieć, że jak ma na przykład, nie wiem, tam 10 tysięcy przebiegu, to zrobiłem nim przebieg 10 tysięcy tylko na jakichś tam wielkich gabarytach, ogromnych ładunkach. A na niczym innym wtedy nie będę tym autem jeździł. Volvo to takie będzie bardziej, nie wiem, trochę tu, trochę tam. No i mam jeszcze 3 auta nam pozostaną, więc decyzję będzie trzeba podjąć. W ogóle to o tym chyba odcinek nagram i jak zwykle, bo wy jako wspaniała, cudowna społeczność poniekąd tworzycie też te odcinki, widzowie, cały czas tam wasze komentarze. Razem w sumie to konto rozwijamy. Pokazuję wam różne rzeczy, słucham waszych opinii. Testujemy niektóre rzeczy, także myślę, że możemy zrobić tak, że nagram odcinek, w którym zadam konkretne pytanie i widzowie zdecydują. I zobaczymy, jakich komentarzy będzie najwięcej. Wtedy decyzja zostanie, moi drodzy, podjęta. Chcielibyście taką opcję, że różne ciężarówki do różnych zadań, tak bym to nazwał, bo inaczej tego nazwać by nie można. Dobra, leci sobie śmieszna, fajna muzyczka, więc ja się na chwilę też przymykam, lecimy dalej. Moi drodzy, 2700, przed nami 40 godzin czasu gry. Już prawie półtorej godziny odcinka, więc pół godziny to się nie upłyniemy. Ostatni odcinek był dwugodzinny, ale wam się o dziwo też podobał, także no mówię, fajnie, że takie długie odcinki oglądać, aż jest po przodu. Jestem ciekaw, ile mi to zajmie czasu realnego. Na razie nie ma mowy o żadnym zmęczeniu. Ja po prostu nie wiem, tak jakbym miał klapki na oczach. Wiem, że mam cel do zrobienia, jadę. Może dlatego, słuchajcie, że to może właśnie to mnie ratuje. Że to Volvo, słuchajcie, nie jest takie aż zrywne do tego ładunku. To może mnie ratuje, że nie ma wielu wypadków. Gdyby ono było zbyt szybkie, wiecie, zbyt sprawne, czy miałbym zwykły ładunek ze zwykłą naczepą, na przykład firanką, to przypuszczam, że ta jazda moja by była, no, zupełnie inna, nie? To może też na pewno to, że koncentracja, nie? Bo swoją drogą, kiedy nagrywałem też ten odcinek poprzedni, wiecie, na raptem 2000 km trasy, nie? To było 2 albo 3, już nie pamiętam, 300 może było. To fakt, że nagrywałem to, słuchajcie, tego dnia, w którym, no, to jest tak strasznie u nas wiało, w ogóle w całej Polsce wiało, przed świętami dosłownie to było jakoś. I ciśnienie było jakieś takie strasznie, nie wiem, niskie, dziwne, spadało i mnie tak głowa bolała przez cały dzień, byłem zmulony już jakby przez pogodę, za oknem, wiecie, taka szaruwa była. No ale też to nagrywałem, bo stwierdziłem, że no przecież normalny, prawdziwy kierowca, tracker też musi jechać i nie ma zmiłuj. Że chmury, że pada, że coś tam, nie ma to tamto, tylko jedzie. Dlatego też to nagrałem, ale tam wysiadałem, jeśli chodzi o zmęczenie. Tu na razie prawie 2000 km jest za nami. Nic takiego nie czuję, no ale to wiecie, za 1000 km to się może zmienić jeszcze.
jesteśmy w połowie, tak powiem. Teraz już można śmiało powiedzieć, że w tej połowie trasy jesteśmy. Nawet troszkę więcej niż połowa już trasy jest za nami. Trzeba po prostu lecieć. Dobra, ja się zamykam na chwilę i lecimy.
tu oczywiście, moi drodzy, nie pomyślałem, bo obok miałem bramkę Besy, zatrzymywania się. To ciężko czasem jest, tak wiecie, w czasie jazdy, gdzie się dużo dzieje, niestety się skapować. No nie jest to jakoś oznakowane, także niestety musiałem się zatrzymać. No życie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Nadrabiamy, bo nieubłaganie symulacja zmęczenia znów daje o sobie znaki, chociaż paliwo też przy takim no, ładunku widzę, że schodzi też nieubłaganie. Już chyba trzy razy tankowaliśmy. No, już chyba trzy razy tankowaliśmy. Połowa trasy, także no, no ale no, nie dziwię się, no wiecie. A następnie zjedź w prawo. Dobrze, Iwonka, jedziemy w prawo. Wiecie, no nie ma się co dziwić, tak? No jeżeli jest to tak ciężki ładunek, to auto pali więcej, chociaż mi tu średniego spalania nie pokazuje, niestety. Normalnie w autach taki komputerek jest, to pokazuje. Tutaj tego nie ma, no ale generalnie wszystko mamy. Najważniejsza rzecz, która mi w tym Volvo się bardzo... Oj, my prędkość przekraczamy i cały czas. Oj. To mi się, słuchajcie, bardzo, bardzo podoba, no to... Ile w baku jest litrów paliwa, no i na jaki dystans ono nam starczy. Chociaż to czasem też przekłamuje, ale generalnie, wiecie, jest to czytelne, więc spoko. No i już prawie 47 tysięcy kilometrów przebiegu mamy w Volvo, także mówię, myślę, że dziś jeszcze po nagraniu może zrobię jakiś szybki kursik. Zobaczymy. Jutro nagrywam dla Was odcinek zdecydowanie. Oj, sorry, drogi widzu, sorry, zahaczyłem mikrofon. Pewnie zabolało w uszy, wybacz. Musiało to zaboleć w uszy. Także jutro nagram dla Was odcinek też o modach, znaczy jutro dzisiaj o modach i też dalsze części na temat. Kurde, to co kawałek są jakieś bramki, co jest nie tak z tą Francją, widzowie? Dobra, czekajcie, jadę wolno. Szukamy bramki tej pasem. Tam się chyba nie zatrzymują. Nie, tam jest to zielone. A tu mogę? Jest zielone. To się strzałeczka. Ale i tak, o! Tak musiałem zwolnić do 10 na godzinę. Ja najbardziej przez takie bramki, słuchajcie, 4 dyszki lubię przejeżdżać. To jest najoptymalniej. Szczególnie z takim ładunkiem. O, i teraz muszę uważać, żeby ktoś mnie nie zahaczył. To jakiegoś gostka mam obok. Zatrzymał się. Dobra. Już bałem się, że się we mnie, wiecie... Pierdzieli. Dobra, lecimy, lecimy. Ojej, pod górkę. No to teraz i dla jasności, widzowie, jak ja się rozpędzam do pewnej prędkości, widzicie, że tam mam tę stówę, no to staram się to wykorzystać, bo zobaczcie, jakbyśmy tak sprawdzili całą średnią prędkość moją w czasie odcinka, to ona często jest, nie wiem, by może 70, zobaczcie, teraz jadę 55. Jest pod górkę i to wiecie, nie chcę ono tak szybciej się rozpędzić. Są momenty, w których to Volvo się po prostu zawiesza, nie? Jeśli chodzi o rozpędzanie się. Dlatego stwierdziłem, że będziemy tutaj szukali, nie sądziłem, że aż tak będzie to wyglądało. I żeby po prostu, no wiecie, no nadrobić, aby też, no przecież nie będę całą trasę jechał, nie wiem, 50 na godzinę czy 70, no bo to by to był odcinek chyba z 10 godzin, żartuję, ale... Mi powiem szczerze, nie chcę się tak jechać, bo bym zasnął, najprędzej bym zasnął, to by mnie najprędzej znużyło. A także czasem raz na jakiś czas sobie lekko przyspieszę, wiecie, lekka adrenalinka, żebym czegoś nie odwalił. Już mnie powstrzymuje przed odwalaniem czegoś i... staram się sobie mówić, że nie jestem zmęczony. Dobra, lecimy. Zwalniać. Nie jest taki ostry zakręt, nie będziemy zwalniać, bo rozpędziło mi się Volvo. To co się rozpędzę, to coś na drodze jakoś tam nam przeszkadza. Co, 10 godzina dopiero, a je startowaliśmy, o której było trzecia, nie? Czasu gry, czyli 6 godzin. Powiem wam, że ta symulacja zmęczenia, ona nie jest realistyczna. Ja chyba na następne wyzwanie jakiś kurs ją po prostu wyłączę, bo ona przekłamuje. Chyba że sam będę po prostu, że tak powiem, udawał, tak? Czyli zrobi się, nie wiem, 21, 22 i będę się przesypiał. Bo... Raczej, słuchajcie, raczej ta symulacja zmęczenia trochę przekłamuje. Jest kompletnie nierealna.
sorry widzowie, tak to jest, jak ci ktoś dzwoni i ty w telefon zaglądasz, niestety. Pierwsze uszkodzenie. Dobra, ja muszę zacząć telefony wyciszać i w ogóle odkładać na czas nagrywania odcinka. No nie ma, nagrywam odcinek, a mnie nie ma, bo... Potem nie może tak być. No wiem, że niby nic się wielkiego nie stało, no ale zobaczcie, mógłbym przypieprzyć w jakieś auto i by był mandat. I całe wyzwanie by diabli wzięli, bo w telefon spojrzałem. Więc nie dziwię się, że przepisy są takie, że jak jedziesz autem, to nie rozmawiaj przez telefon, nie baw się telefonem, a już tym bardziej ja nie rozumiem, jak mogą ludzie jechać naprawdę autem i pisać SMS-y, no bo sami widzicie, że to jest naprawdę niebezpieczne. Ja się sam o tym przekonałem właśnie w tej chwili, aż na shorta się nadaje. Jak się mówi, piłeś, nie jedź, tak, no telefon to samo, nie. No, spojrzałem w telefon i przydzwoniłem, na szczęście tylko w barierkę i na szczęście nic się nie stało. Ale wiecie, no. Rozproszył mnie ten telefon totalnie, dobra, tutaj jest chyba ten... Próbujemy 40 na godzinę w to wjechać, oby się szlaban nie zamknął. Dobra, udało się. No i to jest właśnie moja optymalna prędkość wjeżdżania tutaj. 4 dyszki, zobaczcie, i wtedy to auto się fajnie rozbija.
dalej, moi drodzy, ale zaraz będzie trzeba chyba się przespać, bo widzę, że tutaj już ta symulacja... No jest... Oj, 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 bo zaraz będzie mandat. Nie może być mandatu. Nie wolno, nie wolno. Wiem wam o roboty drogowe. Mam wrażenie, że chyba do Niemiec wjechaliśmy. Gdzieś tam flagami mignęła. Bo do Belgii, nie, do Belgii, okej. Co, wjechaliśmy dopiero do Belgii. Nie są Niemcy. Jest dopiero Belgia. Godzina 12.13. No i właśnie, odnośnie tego mówiłem, że... Oj, prosto mamy jechać. Teraz realistyczna jazda, tak? Dobra, jak realistyczna jazda, no to naturalnie. Powiem wam, że ta symulacja zmęczenia według mnie jest no do dy. Chociaż no jeszcze nie jest na czerwono, no ale jak startowaliśmy od trzech, no dobra, no niby będzie. Niby dużo godzin jedziemy, no. Nie wiem, możecie napisać, co sądzicie o tej symulacji zmęczenia. Mi się ona tutaj średnio podoba. Chociaż no całego zlecenia nam ona, wiecie, nie zniszczy, damy radę. Ale jeszcze sobie sprawdzę. Chciał się ewentualnie dwa razy przespać teraz. To jeszcze sobie, moi drodzy, sprawdzę taką rzecz, czy... Ile, bo ja to wam pokazywałem, jest taki odcinek cały na kanale odnośnie tego spania, jak nie jeździć w nocy, jak zarabiać dużo. Wszystko jest na kanale, ale ja chcę sobie sprawdzić, ile mamy do końca całego kursu. Żebyśmy, wiecie, się na pewno z tym spaniem uwinęli z czasem, żeby się nie okazało, że my, słuchajcie, ładunek dostarczymy jako spóźniony przez to spanie, nie? Bo nasza jazda też nie jest zbyt żwawa, ani zbyt żywa. Widzicie, taki mieszany odcinek. Czasem coś tam dodam, coś skomentuję, ale część drogi też się nie odzywam. Bo uważam w ogóle na nagrywanie odcinków, gdzie no, słowem się człowiek nie odzywa, czy wstępu do tego nie powie, to jest w ogóle bez sensu. Nie wiem, gdyby był sens nagrywać ten odcinek. Więc coś tam z szacunku dla widza trzeba dla tego widza wiedzieć. Tym bardziej, że naprawdę u mnie się tworzy fajna społeczność, czy to z Eurotracka, czy to Fishing Planet. Naprawdę sami fajni, wspaniali ludzie. Pozytywni. Często macie swoje uwagi, często coś pytacie. No jak wiem, to odpowiadam, jak nie wiem, to też chcę to sprawdzić, chcę się przekonać. Wiecie, ja też wiele rzeczy testuję. Uważam, że to, że ktoś coś powiedział, to nie znaczy, że tak musi być. Zawsze staram się przetestować, bo jak widz na przykład pisze coś fajnego, to specjalnie dla widza nagrywam odcinek, testuję pewną rzecz. Trzymaj się lewej strony, a nas... Dlatego no, niektóre odcinki, na przykład z tymi naczepami, zajęły mi w sumie koło czterech odcinków. Realnie to już chyba miesiąc czasu minął. Oj, spanie nas dopada. Już miesiąc czasu realnie minął, ale to dlatego, że zatestowałem, tak? W ostatnim odcinku też dokupiłem naczepy. Następne rzeczy, które pisaliście, też będę sprawdzał. I to wszystko czasem raz na jakiś czas podsumowuję. Gdzieś tam mam to sobie ponotowane, żeby nie przeoczyć. Dobra, widzowie, no my musimy ewidentnie się do spania udać i najlepiej też zatankować, bo samo spanie nam tu nic nie daje. My musimy zatankować. Znowu Dekuś, cały czas Dekuś z nami jeździ. Siema Dekuś, jedziemy razem. Minął nas Dekuś. Dobra, czekajcie, tu będzie co, prosto znowu. Jedź prosto. Dobra, po trochę pociągłej przejechałem, realizm. Realizm minus jeden. Dobra, teraz do Niemiec wjeżdżamy. Okej, okay. Teraz tak, tu mamy spanie, mamy łóżko, ale... Dobra, kawałek dalej mamy stację benzynową. Pojedziemy na stację. Tu nie będziemy spać na granicy. Rzekomej granicy. Tak, wiem, że dopada mnie zmęczenie. O tym też wam odcinek oczywiście nagram, co się dzieje. Dlaczego warto, jak to obejść. Dobra, widzowie, moi drodzy. Szukanie nowej trasy. Oj! Wiem, kurde, pierwszy raz rozpędziłem, co oczywiście się rzadko zdarza, ale pierwszy raz mi się zdarzyło troszkę za szybko. Ale czy wy to rozumiecie, widzowie, że jeszcze nie dostałem ani jednego mandatu? I absolutnie nie będę starał się dostawać żadnego mandatu, bo to nie jest moim celem. Moje wyzwanie polega, żeby właśnie nie dostać.
To jest naprawdę trudne. No kolizji jako takiej też nie spowodowałem. No mówię, otarłem się o barierki. A to też wam się przyznaję. Bo każdy moment, który tego dotyczył, był związany z jakimś rozproszeniem, czy to zajrzeniem na przykład w OBS-a, czy mikrofon nie jest wyciszony, czy jak przed chwilą właśnie się otarłem telefon, to już telefon mam wyciszony, także dobra, my tutaj musimy iść spać, no nie mamy wyjścia, ale teraz słuchajcie, zanim się tu przekimamy, ja sobie sprawdzę, 72 godziny nam zostało do celu, a trasa sama zajmie nam o wiele mniej, więc ja myślę, że śmiało możemy się podwójnie przespać, bo ja raczej, słuchajcie, w nocy bym nie chciał jechać, widzowie. Bo też dla was to nie będzie ciekawe, także dla widza przesuń. O, i 7 rano. Ja tutaj zrobię pauzę, czyli wcisnę escape akurat, żeby nam już nie uciekł ten czas. Za chwilę do was wracam i lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem, lecimy. Nie ma czasu, bo tutaj już zaraz się u mnie zrobi pierwsza w nocy, kiedy to nagrywam, a to jeszcze... Jeszcze, moi drodzy, tyle trasy przed nami, 2000 km, ale powiem wam szczerze, widząc te 2000 km trasy, z jednej strony mnie ta trasa nie przeraża, czyli nie czuję jeszcze takiego zmęczenia, żeby, no bo widzieliście w poprzednim odcinku, gdzie padałem, to też widać, że pogoda na to wpływa. Dzisiaj energetycznie widać, że wszystko spoko, natomiast wiecie, my tutaj mamy łatwą trasę teraz, bo Niemcy, ale tak jak już wjedziemy do Polski, to już nie będzie tak super kolorowo. Połowę drogi w Polsce pewnie będziemy jechali taką, wiecie, krajówką i później te resztę kraju, które mamy też do Rosji aż do przebycia, również będzie krajówka. Chociaż, wiecie, tam prędkość 90 na godzinę jest spoko, pod warunkiem, że nie będę musiał co chwilę hamować, bo jakieś światła czy coś, bo dla mnie w tym momencie przy tym jak ten tutaj moje Volvo, ojej, dobra, będzie trzeba kawałek na linię najechać, trudno. Słuchajcie, przy tym jak to Volvo się zbiera, no to największą masakrą, i to jest chyba jedyne, co mnie przeraża w tej trasie całej, to jest naprawdę jedyna rzecz, która mnie przeraża, że na krajówkach, które mnie czekają, dosyć długa trasa to może być. Obawiam się, czy to nie będzie jakieś 1000 km też. Jakbym miał strzelać. I że na tych krajówkach po prostu, wiecie, będzie dużo zatrzymywania się na światło. 33 godziny do końca zlecenia, jeśli chodzi oczywiście o ETS-a. Ile realnie to daje czasu? Nie wiem. Ja nigdy nie przeliczałem tak czasu. Ktoś z was wie, ile... Tak się domyślam, że jedna minuta to może być 5 minut czasu w grze. Znaczy realnie jedna minuta, 5 minut czasu w grze, bo na przykład w Fishing Planet tak jest. Ale jak to jest w ETS-ie, nie mam zielonego pojęcia. Także teraz, jeżeli mamy fajną autostradę, która jest bezpieczna i da możliwości, chociaż wjeżdżamy też w godzinę szczytu, ten ruch na pewno będzie większy, no bo mówię, ten mod mi to na pewno zapewni. Ale postaram się troszkę nadrobić, także tutaj myślę, że w tej sytuacji, jak, widząc jak ta ciężarówka jedzie, to też jest dla mnie podwójnym wyzwaniem, ta cała jazda, jakby niejako Volvo samo narzuciło kaganiec na jazdę, tak czasem ten kaganiec w sprzyjających warunkach zdejmiemy i troszkę nadrobimy, to myślę, że nic się nie stanie. Nie zmienia faktu, że wieziemy ogromnego spychacza. Zobaczmy, jak to wygląda, jak spychacz mija samochody. No. No, fajnie to wygląda. Tam laweta, tu samochody, a środkiem spychacz zasuwa. Nią. Lawetę pewnie też zaraz wyprzedzimy, widzowie. Co mi się wydaje. Że laweta hamuje. W Niemczech to możemy sobie pozwolić na lekkie szaleństwo. No już w Polsce tego szaleństwa nie będzie. Też nas w Polsce, słuchajcie, co kawałek będą bramki czekały i to niestety te, które nas no, w 100% będą hamowały. Tu w ETS-ie oczywiście nie ma. Tutaj jest, widzę, czegoś musieli nie zaktualizować do końca. Niestety. Jeżeli jest taka możliwość, to troszkę sobie nadrabiam.
dystansu, bo no, tam już widzę jakiś zator na drodze, ktoś lewy pas blokuje, więc to widzicie, rozpędziłem się i tyle z mojej fajnej, szybszej jazdy. Zobaczcie, że jeszcze nie mam ciężarówki uszkodzonej i silnik mi nie gaśnie. Bo gościu jedzie, dobra, już go puścimy. Patrzcie, migacz włączyłem. Ja nie wiem, to jakoś jest mądrze zrobione, bo puściłem migacz, gościu mnie puszcza. Także używanie migaczy, klaksona tutaj na pewno dużo daje widzowie, jeśli chodzi o... Wiadomo, że jak na kogoś trąbisz, to ci zjedzie, ale też i migacze tu dużo dają. Oj, do 100 ograniczenie. No i tak go nie przekroczę, jak ja mam 9 dych na liczniku. Nie będę zwalniał, widzowie, bo... Potem rozpędź to Volvo, kurde, z takim spychaczem na pace. Lecimy. Lecimy, tylko mi drogi ty... O kurde. Chyba skończy. Nic, musiałem zahamować, bo nie chciałem, wiecie. Nie chciałem, widzowie, zrobić tego, co często zrobiłbym. Nie możemy sobie pozwolić o zahaczenie i o niego naczepą. No, chociaż raz ja kogoś wyprzedzam. No, także wiecie, tutaj decyzje czasem trzeba podejmować trudne, ale ma być to realistyczna jazda, no bo tak wiecie, walnąłbym naczepą, mandat. No oczywiście kolejne uszkodzenia, a my przecież założyliśmy, że uszkodzeń ma nie być. Pewnie ostatnie 500 takie kilometrów przed nami fajnej drogi, którą chciałbym wykorzystać, wiecie, fajnie. No i jak już wjedziemy do Polski, to już się zacznie taka jazda. Ojoj, tu w prawo mamy jechać. No i co teraz? O kurde. Ja tu z wami gadu. A tu droga mi ucieka. Dobra, udało się. Zamiast patrzeć, słuchajcie, na GPS-a, to sobie na drogę patrzę, gadam sobie z wami. No niestety. A może teraz tak się zastanawiam, bo to teraz wiecie, no jest już pierwsza godzina. Udało się. Jery, jakie emocje, przecież ma nie być mandatu, ma nie być kolizji. Ja tak sobie jadę. No, właśnie zacząłem o tym mówić i drugi raz powtórzyłbym to samo, czyli ta... tak, u mnie myślę, że w ten sposób objawia się, słuchajcie, zmęczenie od jazdy. No bo mamy 2400 km już zrobione, 2000 przed nami i myślę, że to jest taki pierwszy objaw tej ciągłej jazdy, tego zmęczenia, że gdzieś tam przeoczam pasy, na których powinienem się znaleźć. Tu wydaje mi się, że muszę jechać środkowym. Także zajmę dla bezpieczeństwa. Także wydaje mi się, że drogi widzu, to tak, to jest jakaś forma dobra. Dobrze jedziemy. To jest jakaś forma, myślę, że zmęczenia. Przeoczenie GPS-a, tutaj wiecie, przeoczenie, że przecież wjeżdżam z podporządkowanej i wypadałoby zobaczyć, czy nikt nie jedzie. To zrobiłem całkowicie bezmyślnie, nie? Dopiero się przyłapałem, także zobaczcie. O, teraz wiem, że w prawo mamy jechać. Miejmy zasadę, że głupi na szczęście. Że głupich raczej się nigdy nie uważałem, ale... No, jedź tam, stawiam, czy tam berbem, czy co to jest. W każdym razie Skodą. Super. O! No i skręcamy w prawo, dobra. Wiecie, te moje odgłosy mi tu w niczym nie pomogą, bo ja sobie jakieś tam robię czy coś, no ale wiecie, że to mi nic nie pomoże w uniknięciu kolizji. Dobra, tutaj podszedłem do tego tak, żeby się nie zatrzymywać, ale żeby trzymać się barierki, żeby w razie czego zdążyć wyhamować. Dobra. Okej, lecimy. 1900 km, no to już zaczyna wyglądać obiecująco, nie? Że wiecie, te 1900 km już robi nadzieję. Że to już widzowie naprawdę robi nadzieję, że ten kurs niebawem
zakończy. Dobra, rozpędziłem się. No jesteśmy w Niemczech, więc wybaczcie, ale o, ten autobus to nie było zajęte. Tam na lewy pas, a na środkowy, a ten się tu... A teraz także troszkę się rozpędziłem, troszkę nadrobimy, bo już więcej nie mamy możliwości. To są nasze ostatnie takie podrygi, jeśli chodzi o dynamiczną jazdę. Więcej już takich podrygów mieć nie będziemy. Więc przyjmijmy, że droga sprzyja temu, kamer nie zmieniam, wiecie, żeby cieszyć się jazdą, znaczy w sensie, żeby oczywiście ktoś nie przydzwonić i teraz właśnie... Jery, przy tej prędkości to już naprawdę trzeba uważać. Presja. Oj, gościu tam nieźle grzeje, takim pasem, tak bym mu drogę zajechał. Tak, 120, wiem, no z górki jest, widzowie, no z górki, no widzicie, no pcha mnie ten spychacz, co ja mam hamować? Jest okazja, to jadę, nie? Widzowie, no też nie będę tutaj, wiecie. Kierowcy awansują, 18 milionów mamy na koncie, także wiele się w swoich obliczeniach, słuchajcie, nie pomyliłem. Jeden kurs i będzie 20 milionów jak nic, tym bardziej, no albo może 25, no nie wiem, jeszcze sen nas czeka. Nie jeden, także troszkę ci kierowcy zarabiają. Oj, trzeba teraz lewy pas, no i znowu następny grzeje lewym pasem. Kurde, jak ja mam tu wyprzedzić? To się rozpędzę, to muszę hamować. Dobra, pod górkę będzie. Jedź mi tą BMW. Hej, gdzie mi tu zajeżdżasz, gościu? Dobra, jadę teraz na lewy pas. I zajeżdżają. Ja tu patrzę, że ktoś grzeje lewym pasem. I teraz nagle przyspieszę. Trudno, jadę lewym. W świecie realnym, słuchajcie, to jest realistyczna jazda, bo w świecie realnym też ciężarówka wyprzedza ciężarówkę, też blokuje czasem lewy pas. Leczesz się 5 km albo ileś za taką ciężarówką, bo se 2 na godzinę szybciej jedzie i się ścigają, kurde. Jeden przyspiesza, drugi... Korek się potem robi. Ale to myślę, że akurat jest wina tak naprawdę tego, że w Polsce nie mamy 3 pasów. Gdybyśmy mieli 3 pasy, to wiecie, 2 pasy by były prawy i środkowy do ciężarówek, mogłyby się wyprzedzić, rozumiejąc to, że komuś może się spieszyć. Bo wiemy, jakie to może tutaj z prędkością mieć znaczenie, bo już to nieraz przerabiałem w Eurotracku, więc tak, to rozumiem. Ale lewy pas całkowicie byłby wtedy, wiecie, dla osobówek zakaz kompletny jazdy ciężarówek, wysoko karana, jak ktoś to... Bo raczej ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której mamy 3 pasy i na wszystkich 3 ciężarówki się wyprzedzają. No to już by było troszkę chore, nie? Dobra. Troszeczkę korzystamy z autobana i troszeczkę depniemy, no z górki jest. To jest dla mnie lekarstwo, słuchajcie, jakby ktoś się pytał, czemu tak jadę, no bo to już nie jest realistyczne. No chwilę może nie być realistyczne przez minutę, dwie, trzy, po 10. Natomiast to mnie rozbudza, widzowie. No i teraz tak muszę zwolnić, bo jest do 120 tutaj ograniczenia, albo nie wiem, nie działa ono. Także wiecie, ja się muszę rozbudzić, a rozbudzę się po prostu, bo to już jest godzina 1.07 dokładnie na zegarku, także no wiem, że muszę troszkę depnąć, żeby się rozbudzić, nie? Jeśli nie rozbudzę się, to zamulę. A jak zamulę, to w coś przypierdzielę, a tak myślę, że mam wolną drogę, pustą, szeroką, to po prostu trzeba skorzystać, bo w Polsce to już naprawdę, jedziemy do Polski, to wiecie, jakie są autostrady tu w Eurotracku, bo znaczy realnie też nie są zbyt szerokie. Wiele zjazdów, które mi się strasznie nie podoba tu w Eurotracku, jest to akurat niedopracowane, zresztą zobaczycie za chwilkę, autostrada A2 chociażby. Kompletnie niedopracowane te zjazdy, bo nie ma takich zjazdów w Polsce. Z autostrady, jakie są zrobione w Eurotracku. Zawsze są zjazdy takie, że są 2 pasy na wprost. Trzeci jest jakby, wiecie, do zjazdu. A tutaj jest to pokazane, jeden pas na wprost, drugi jedzie w prawo. To jest w ogóle jakoś tak nierealnie. Ja jeszcze nigdzie w Polsce nie widziałem takiego zjazdu na autostradzie. Także tutaj niestety Eurotrack się nie postarał i ja liczę, że oni to naprawią jak najszybciej. Dobra, lecimy. Widzowie, nie ma co tam. Że
tą jedną rzecz, a dlaczego mówię o tym, że mogliby to naprawić? No chociażby, słuchajcie, dlatego mogliby to naprawić, że ten dodatek polski ileś tam kosztuje. No może nie jest jakiś super drogi, ale coś kosztuje. No jeżeli biorą za coś dodatkowe pieniądze, coś kosztuje, to ja bym wolał, żeby te drogi chociaż wyglądały w miarę realistycznie. Rozumiem, że jest jakaś skala, rozumiem wszystko, tak? Nie oczekuję, nie wiem, żeby w miastach były nie wiadomo jakie budynki, chociaż według mnie żadne miasto nie przypomina realistycznie tego, które istnieje. To, że jest Pałac Kultury w Warszawie, a w Poznaniu, nie wiem, ten Uniwersytet Ekonomiczny bodajże, to nie czyni od razu miasta, nie? No ale tu są, wiem, że jest to Promoc, które jest dosyć rozbudowane, jeśli chodzi o mapy. Tam dosyć fajnie to zrobili, no natomiast ja jakoś tego jeszcze nie ściągnąłem, nie wiem czy to działa do wersji 1.4.9.2. Nie ściągałem tego, jeszcze się w to nie bawiłem. Ja się wam przyznaję. Jak ktoś z was korzysta z promocji, możecie dać znać, czy jesteście z tego zadowoleni, jak wam się sprawdza, jak wyglądają te miasta, te budynki po poprawkach. Czuję w swoim głosie też, może to słyszycie, ale ja czuję w swoim głosie, że już taki jestem bardziej zasiedziały. Nie wiem, okej, filmik bym sobie włączył, coś tam bym sobie pooglądał, ale już jestem w takiej fazie, no o tej godzinie po pierwszej już jechać mi się nie chce, nie? Niby jadę, ale jestem ciekaw, kiedy coś odwalę. Tego troszeczkę sobie w Niemczech nadrobimy, żeby... O, 1700 do celu, ale to teraz mnie zmotywowało, słuchajcie, jak zobaczyłem te 1700 do celu. Takie trasy to nie są dla mnie zaporowe. Teraz widzicie, przez to, że depnąłem trochę w autostradzie w Niemczech. Ten czas mi się tak nie dłuży, nie? 26 godzin do celu, 1699, zobaczcie jak ładnie. Przez to może jest szansa, widzowie, że ten odcinek nie będzie trwał 4 godzin, a może 3. Serio, chciałbym troszkę go też skrócić, a nie chcę wam go pauzować, więc żeby to skrócić, sam nie zasnąć, bo jest późna pora. I to jest moja rekordowa trasa, 4400 chyba kilometrów, sprawdzimy, bo nie pamiętam. Na końcu będzie podsumowanie, natomiast jestem też bardzo ciekaw, jak... Czy są jeszcze dłuższe trasy, bo jakiś widz pisał, że robi trasy po 5000, więc wiadomo, że co miałby kłamać, pewnie takie trasy są 5000 kilometrów, gdzie ta piątka jest z przodu. Chętnie bym spróbował, chętnie bym zobaczył, przekonał się, ale nie wiem, czy byłoby sens nagrywać odcinek. To w sumie, drogi widzu, też zależy od ciebie. Chciałbyś, chciałabyś, kiedy też oglądają taki odcinek. Oj, wolnijmy, to będzie mandat. Policaje jadą, polizei, nikomu nic nie będę lizał. Wstyd by było dostać na pierwszy mandat na autobanie za przekroczenie prędkości, nie? Widzowie, to tak trochę coś nie halo. Powiedzmy, że na tym autobanie przez ten fragment drogi jestem troszkę szalonym kierowcą, no bo ja muszę troszkę szalonym kierowcą być, bo inaczej bym nie był sobą, bo przymulę. Jak widzicie, jestem energiczny, żywy zawsze, więc tutaj też muszę być trochę żywy, żeby się rozbudzić. Już mnie to rozbudziła ta jazda. Motywuje mnie ubywający dystans. Także sobie troszkę depnąłem, bo teraz najgorsza trasa przede mną. I to jest właśnie, widzicie, tą trasę, którą widzieliście, czyli nawet ta Francja, gdzie zatrzymywaliśmy się co chwilę na bramkach, ona nie była tragiczna. Trudna trasa może być właśnie teraz, gdzie będziemy jechali krajówkami. Trzymaj się lewej strony. Lewej strony? No dobra, lewej to lewej.
ona twierdzi, że lewej. No dobra. To jest dziwne, w prawo jedziesz w lewo, a w lewo jedziesz w prawo. Bo zobaczcie, my trzymamy się lewej strony, jedziemy w prawo, a ci, którzy pojadą w prawo, jadą w lewo, tam nad nami. Takie tutaj wygibasy zrobili na tej autostradzie. Nieraz mi się zdarzyło tutaj źle, jak byłem rozpędzony. Musiałem hamować. O, tam lokomotywę gościu wiezie, nie, to nie była lokomotywa. W każdym razie, no lokomotywę też by się tak... Przypuszczam, że... Czekajcie. Z lewej strony? Dobra, tu. Powiem wam, że... gdybym miał taką lokomotywę wieźć, to pewnie tak samo jak ten spychacz byłoby ciężko. Ale lubię takie ciężkie ładunki czasem wieźć, no bo to wiecie, fajnie to wygląda. Więc może jakiś tam kiedyś kurs zrobię, tak po prostu, nie jakiś super długi, ale zrobię z tą lokomotywą. Natomiast na pewno zrobię to już autem nadającym się do... wiezienia towaru takiego ciężkiego, nie? Dobra, to już bez migacza poszedłem, ale musiałem się szybko ratować, żeby tamten we mnie nie wjechał, bo mówię, osobówki lubią czasem mi wjeżdżać w naczepę, a przecież to jest moja naczepa. Powiem wam, że uszkodzeń mamy te 2% naczepy, może 3% ciężarówki, także no nie ma tutaj, jak na moją jazdę, tragedii. Do tego mandatu nie dostaliśmy, ale będziemy musieli się za niedługo przespać, także musimy zerknąć, która jest 14, no co, znowu dwa razy mam się przespać? Musimy kątem oka patrzeć, już wiecie, nie wiem ile tam, z godziny jeszcze może czasu gry mogę jechać. Dobra, tam widzę stację benzynową, okej, i tak to jest najbliższa stacja jaka jest, także... Najbliższa stacja jaka mi się na horyzoncie pojawi, to jest pierwsza potencjalna, na którą bym się zatrzymał. Ile tam jest łóżko w ogóle? Czekajcie, w prawo mam jechać. O, Iwona teraz mi mówi, ojej, dobrze, że miałem pusty pas prawy. Iwona trochę się obudziła, nie zawczasu. Gdybym się nie zorientował, dobrze, że miałem naprawdę pusty prawy pas, bo to już by mogła być pierwsza stuczka. Uwaga, ojojojojojojoj, to jest pierwszeństwo. Uważać. Wiecie, już jestem ostrożny. Jestem świadom, że gdzieś może ta forma mojej koncentracji jest średnia o takim kursie już. I dlatego też staram się sam na siebie uważać. Nie? Sam sobie nie ufam, widzowie. Poznań, 166 km. A, to zaraz wjeżdżamy do Polski. Lada moment będzie wjazd do Polski. No, czyli teraz, no, czyli zobaczcie, wiele się nie pomyliłem. Powiedziałem, że 1500 km będzie... Trasa Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Tyle może być. 1000 chyba, bo 1000 miałem na myśli przez te kraje tam bałtyckie, nie? Z Polski. Czyli co? Tu jest ta stacja? No to nie, to jeszcze nie. Jeszcze za wcześnie, moim zdaniem. Jeszcze łóżko ma kawałek zapasu. O 15 kładźcie spać, to tak wiecie. Jeszcze przelecimy sobie do następnej stacji. Bałem się, a tam widzę, jeszcze kawałek białego jest na tym łóżku, więc gdyby nie było w ogóle, to już byśmy zjeżdżali, ale... Słuchajcie, to ja już proponuję to stanie zrobić już w Polsce, na naszej rodzimej, pięknej ziemi, wiecie, zjechać sobie na Orlena, na hot doga. Chciałem się przekimać. No i wjeżdżamy właśnie do Polski, przejeżdżamy przez Odrę. Będziemy lecieli autostradą H2. I oczywiście jak już panie, no to i musi być stacja benzynowa. Po granicy w Świecku gdzieś była stacja benzynowa. Czemu tu na mapie nie dali, to nie wiem. To powinno być Świecko, skoro wjeżdżamy przecież z tej strony. Dobra, żeby mandatu nie dostać. Już zwolnijmy. Trudno, nie lubię te 50 jechać na godzinę. To jest kolejny minus właśnie tamtej trasy, którą będziemy musieli jechać. Tam będą pewne ograniczenia do 50.
ale życie. Prawdziwy kierowca ciężarówki też ma ograniczenia do 50. Też musi sobie radzić, żeby mandatu nie dostać. Chociaż my tu nie mamy Janosika żadnego, ani CB Radia, które by nam powiedziało, gdzie stoją. Więc możemy tylko tak intuicyjnie troszkę. Tutaj pierwsze bramki. Pierwsze bramki. Łóżko jakieś jest, ale ja bym na łóżko chciał ze stacją benzynową. Że to jest w zasadzie bez znaczenia, w którą my bramkę wjedziemy. Wjedziemy tu. Jakieś takie wąskie te bramki, co się narzekałem, że w Hiszpanii, w Polsce niby też są wąskie, ale już nie są takie wąskie, bo polskie, nie? Zobaczcie, polską bramkę to umiem wjechać, mimo że trzeba w nią wjechać, trzeba, kurde, zatrzymać to. To nie narzekam, bo to już w Polsce. Chociaż nie, no faktycznie, tak żart żartami, ale wiecie, te bramki tutaj w Eurotrucku na polskiej autostradzie są mega wkurzające. Dobra, to już musimy trąbić, żeby ktoś we mnie nie wjechał czasem. Patrzmy w lusterka. Cały czas muszę być czujny, bo tu zawsze jakieś przygody miałem, widzowie. Ale może być tak, że widzicie, ten przed nami też gość no szybciej rusza niż my, nie? No bo ma lżejszy zestaw. Poznań 109. No nie wiem, czy jedziemy na Warszawę i z Warszawy lecimy na Olsztyn. W zasadzie i mówię, to jest wszystko spontan, ja tutaj nie chcę śledzić trasy, chcemy ją jakby, wiecie, według GPS-a poznawać na bieżąco, ale fakt faktem musimy się szykować powoli na jakieś spanie. 1436 km, 23 godziny. U kurczę, jak zobaczyłem te 23 godziny, moi drodzy, czyli mniej niż dobę do końca, już mnie to naprawdę mega zmotywowało, nie? Już mnie to mega zmotywowało. O, kombajn jedzie, kosi, dobrze. Skania jakaś fajna mnie wyprzedza. No dobra, niech wyprzedza. Wiecie, dawno nie mieliście innej kamery. Wiecie, ja się tu nie skupiam teraz tak na kamerach, bo patrzę na swój stan taki jednak lekkiego, no na pewno zmęczenia, ale mnie wziął. Więc też nie chcę gdzieś przydzwonić przez to, że kurde, będę kamery zmieniał. No dobra, no i co teraz? Ja się rozpędziłem właśnie. Znając życie, się rozpędziłem, to będę musiał hamować. Ojej, lewy pas. To jest właśnie ten kijowy, zobaczcie. Kłamany zjazd z autostrady. Nie, ten nie jest akurat kłamany, ten jest dobry. No dobra, no ale już się zabezpieczyłem i wróciłem na lewy. Dobra, mamy parking, mamy stację. No cóż, chyba będzie trzeba tutaj zajechać. Też mamy jeszcze trochę zapasu z tym spaniem, jakby nie patrzę. Benzyny tam spoko. Dobra, następna stacja już na 100%. Jest nasza. Widzę jeszcze trochę białego, wiecie, takiego paska. Więc jakby się nie martwię, że nie zdążymy do następnej. Rezerwa jak się pali, to i tak jest 300 km do przodu zapasu. Także następna stacja, moi drodzy, będzie nasza. Kolejna stacja będzie dla nas należała. No my teraz lecimy po Polsce. Autostrada A2. Rozbujałem się na te 110. Prędkości nie wolno, nie wolno. Prędkości przekraczać mandatu, żeby mnie dostał. Nie wolno, nie wolno. Tu na pewno fajnie zrobili te tunele, bo one faktycznie, takie wiadukty do zwierząt, tak faktycznie na autostradach u nas wyglądają, więc to się zgodzę. Natomiast no sami wiecie, że autostrada A2 chociażby no nie wygląda tak, jeśli chodzi o rozdzielenie dwóch pasów, tylko samą bandą, bo w środku są jeszcze te zielone takie... W środku są te takie zielone... żeby się ludzie nie oślepiali. Nic, dojeżdżając do tej autostrady muszę też, żeby nie dostać mandatu. Czy do bramki nie do autostrady, co ja gadam. Żeby nie dostać, muszę się przemęczyć, cholera. To jest najgorsze, te 40 na godzinę, wiecie co?
jedźcie tu 40 na godzinę, chłopie. Jasny tyłek. Aż mnie kusiło, słuchajcie, żeby przejechać za darmochę. Za to, ale nie, te szlabany, to już mówiłem wam w niejednym odcinku, że te szlabany potrafią być bardzo groźne i poniewierać ciężarówkę ci naprawdę konkretnie. Dobra, na szczęście mamy fuksa. No jeszcze nikt nas nie chce pieprznąć. No cieszy mnie to, ale nie chwalmy dnia przed zachodem, bo jeszcze 1300 km przed nami, także... Teraz myślę, że najbliższa stacja już mogłaby być do zaliczenia. Nie? Najbliższa stacja z... Dzisiaj, jak to mówią kierowcy niektórzy, TPN. Jedź prosto. Taka się wzięła. Wiecie, takie określenie stacji benzynowej, nieważne czy to Orlen, czy to co, czy to BP, ale tacy starsi, szczególnie kierowcy, tacy dziadkowie, a też powiem wam młodym, bo może nie wiecie skąd to się wzięło, te kierowcy mówią, że tam jedź na CPN-a na przykład, po co, nie? Albo staniemy na CPN-ie. No to wzięło się z tego, że kiedyś, ja jeszcze byłem dzieckiem, Orlen, który dzisiaj jest Orlenem, nazywał się TPN i w większości w Polsce, jeszcze w tych latach starych, tam były czasem jakieś prywatne stacje, nie mówię, że nie, ale większość stacji wtedy, w tych latach, no nie wiem, 80-tych, 90-tych, to były właśnie CPN-y i to się nazywało Centrala Paliw Naftowych. I to właśnie był tak zwany Orlen. Później zmienił nazwę na Orlena, ale to było to, nie? Centrala Paliw Naftowych TPN. Chyba do Poznania nas prowadzi. W sumie jakbym chciał zrobić wałek, to ja mogę się przespać w Poznaniu w swoim garażu i tam zatankować paliwo. Bo mam swój garaż, w którym mam przygotuj się do skrętu. Również stację benzynową, pewnie wyjdzie taniej, trzeba swoje własne paliwo wspierać, ale nie wiem, tak się muszę zastanowić. Oj. Jaki fuksów. Już myślałem, że wjadę w tą cysternę i wybuchniemy. No i właśnie, to jest minus takich tras, nie? Że trzeba na tych baranów trąbić, bo teraz widzicie, tu nie ma świateł. Tu nie ma świateł. Tego to jest trudna trasa. Nie, no wiecie, mnie aż kusi, żeby lewym pasem tam się wbić, no ale miała być realistyczna jazda. Teraz tak, żeby tu się wydostać, to oczywiście nie będziemy, wiecie, prowokowali, tylko staniemy sobie tak, że oni sami nas puszczą. Widzicie? Zawia? Chyba. Powinno się udać. Jezu. Udało się. Uf. Nie, no musiałem, słuchajcie, musiałem oczywiście troszkę się wtrynić, bo byśmy tu stali do usranej, wiecie czego. Także jedziemy. Dobra. Tylko teraz 50 na godzinę nie przekroczyć, bo to też nie jest tak, wiecie. Ja już tyle co zauważyłem, tyle co zauważyłem, że trochę mi, trochę zmieniam pozycję siedzenia, bo na pewno jest mi ciężko w jednej pozycji usiedzieć. Więc zmieniam zdecydowanie pozycję siedzenia. No dobra, jest uniwersytet.
Tam są te, koło starego browaru, te hotele, ten hotel. No to powiedzmy, że budynki są podobne. Natomiast nie wiem, od której strony my do Poznania wjeżdżamy, że widzimy ten uniwersytet, tak? Troszeczkę to się gryzie. Słuchajcie, mamy tutaj nasz garaż. Tylko, że wiecie, do tego garażu trochę będzie ciężko wjechać z taką naczepą. Więc tu bym nie kombinował, poszedłbym na łatwiznę i po prostu już na stacji benzynowej się. Na rondzie zjedź drugi wjazd. Także nie będziemy, wiecie co, kombinować. Dobra, trochę ściąłem, ale mieliśmy pusto, więc mogłem. Teraz będziemy jechać w lewo. Tu gdzie widzicie właśnie teraz na mapie, jest i mechanik, są łóżka i tam też jest stacja benzynowa. No, ale to stacja benzynowa to jest nic innego jak mój garaż. Nie jest żadna stacja benzynowa, widzowie, także... Znaczy tam jest stacja benzynowa, tak, ale... Wiecie, z tą naczepą nie chce mi się manewrować, bo tam ten wjazd jest taki dosyć problematyczny. I przy takiej już, wiecie, takiej długości odcinka, takiej długości trasy, jakiegoś tam zmęczenia, po prostu nie chce mi się manewrować. Także tutaj chyba właśnie jak wjechałem nie tyle do Polski, jak właśnie wjechałem tutaj do miasta, czyli do Poznania w zasadzie, no to zaczynam taki być zmęczony tą jazdą. To jest taki moment i to bardziej wynika, wiecie, że ja bym sobie najchętniej jechał tak jak w Niemczech i spokojnie, ale tutaj mnie właśnie męczy, że co chwilę się trzeba zatrzymywać i niestety no kierowcy w realnym świecie też tak mają. Nie da się ciągle autostradą lecieć, chociaż tutaj tak na upartego, przecież do Olsztyna my jedziemy, przez Olsztyn gdzieś, no to na upartego przecież do Łodzi mogliśmy jechać A2 i wjechać na jedynkę i lecieć na górę, tak? Gdzieś w granicę, nie wiem, w stronę na Trójmiasto i tam potem odbić na Olsztyn, no nie wiem dlaczego tak dziwnie mnie prowadzi. Teraz jakby, jeżeli chciałbym sobie tą miejscówkę, w którą teraz jedziemy, wyobrazić, bo ja jestem jakby z Poznania, tak? I jakbym miał sobie to, którędy teraz jedziemy, wyobrazić, że jedziemy na północ Poznania, to kompletnie się nie ma nijak do tego. Przygotuj się do skrętu w prawo. Od razu wam powiem szczerze, bo na przykład jest ta trasa, chyba że to jest niezaktualizowane, no bo główna trasa na Piłę na przykład, to jest tak zwane rondo obornickie, no to jest takie bardziej, no to jest taka trasa dosyć charakterystyczna, ona później się rozszerza, nie wiem czy całej nie przebudowali, ale to jest S5, tak chyba się nazywa, ta droga S5, szybkiego ruchu, także, no a tutaj jakby widzę, że tych szybkiego ruchu jeszcze nie nanieśli, nie? Fakt, że ta jest, nie no, jest piątka, już jest ładnych parę lat, więc myślę, że mieli czas tam. Nie jest tak, że to się teraz. Teraz z takich świeżych rzeczy, słuchajcie, w Poznaniu, no to w tym roku dosłownie, to w końcu stary rynek, słuchajcie, został skończony, kostkę położyli. Ludzie, widziałem, TikToki wrzucają. W końcu normalnie chodzą po starym rynku, bo pamiętam, jak jeszcze byłem parę miesięcy temu, to tam jeszcze było rozkopane. Troszkę dokuczałem tym pracownikom, bo oczywiście co robili? No siedzieli wszyscy, jeden z łopatą zapieprzał, reszta patrzyła i siedziała. Ciągle wielka przerwa, a Poznań rozkopany. Także tam się bulwersowałem, bo bym się prawie, wiecie, wywalił. Takie tam było błoto, sam piasek w centrum Poznania. No ale to tak jest, tak się ludziom za godzinę płaci, no to tak to wygląda, dlatego ja, słuchajcie, jestem zawsze przeciwnikiem płacenia człowiekowi za godzinę pracy. Później to tak wygląda, że siedzą i nic nie robią. Jak się płaci ludziom za efekt wykonanej pracy, to ci, którzy chcą zarobić, zarobią nawet 10 razy więcej. No ale niestety. Mniejsza o to, o tym nie będziemy dyskutowali, moi drodzy. To taki przykład, że
Także ja nie wiem, jaką trasą my teraz jedziemy, no bo rozumiem, że jedziemy na północ, tak? No bo z Poznania w stronę Olsztyna na północ. Jest trasa na Piłę, troszkę w drugą stronę inna trasa jest na Ojs, panie nas dopadł. Inna trasa, słuchajcie, jest... O, mamy stację. Inna trasa jest na Bydgoszcz. No ale to mniej więcej wiem, jak ta trasa... Ona tak też do końca nie... Dobrze, wiem, że mnie zmęczenie dopada. Udało mi się fuksem znaleźć akurat stację benzynową, także już zjeżdżam. Myślę, że pan policjant rozumie, no widzi, że zjeżdżam, tak? Na stację benzynową. No, już panie policjancie, zjeżdżam, proszę mi nie dawać mandatu, bo całą trasę przejechałem bez mandatu i to jest w ogóle szok jakiś, widzowie. Także ja tutaj się wyśpię i też będę miał okazję sam... Tam też na chwilę zrobić sobie przerwę. Pół do drugiej, widzowie. Pierwsza 34. Mówię oczywiście o czasie realnym, w którym to nagrywam. 28 grudnia, pierwsza 34. Dokładny czas nagrywania odcinka, dodaję. 2,5 godziny odcinka, jeszcze 1200 km przed nami. Taką trasą ja się boję, że to spokojnie jeszcze z godzinę może zleć. Tego się chyba boję najbardziej, wiecie, bo nie boję się, o nie, no w nocy nie będziemy jeździć. Nie boję się, wiecie, autostrady, ale się boję tego. Dobra, za sekundkę do was wracamy i lecimy. No dobra, jestem, moi drodzy, nie ma co czasu tracić, lecimy, wyzwanie to wyzwanie, no trzeba jak najszybciej to, wiecie, ogarnąć, bo już zaczynam się czuć troszkę zmęczony, także lecimy. Sobie herbatki dopiję, przez chwilę się nie będę odzywał. Najlepsze, jak gdybyście spojrzeli za mną, ja to widzę w lusterkach. Ja się tak wlekę pod tą górkę, tym Volvo, że za mną się korek tworzy. Patrzcie, widzowie, patrzcie. Ojej, ty gościu próbuje mnie wyprzedzać na czołówkę z ciężarówką. Dobra, trochę się rozpędziłem z górki. No nie no, muszę żwawiej jechać. Jeżeli tak by miała moja trasa wyglądać, tutaj chociaż z drugiej strony są zakręty, nie wiem jak ta manewrowość. Słuchajcie, jeżeli tylko jakiś serwis bym widział po drodze, a nie będziemy robili odpolowywania do serwisu, bo wiecie, to nam troszkę by wyzwanie popsuło, bo byśmy mogli się przenieść albo wstecz znowu do Poznania. Jak miałem w przypadku tego wyzwania, jak mieliśmy trasę chyba tą pośrednią, że już miałem ładną trasę na Olsztyn, a tu nagle mnie do Poznania odpolowało zupełnie nie po drodze. Siema panowie policjanty. Dobra, jedziemy. Myślę, że chyba rozumiecie, dlaczego bałem się, że ta trasa jest w takiej konfiguracji, a nie w odwrotnej. To znaczy miejsca, do którego jedziemy, żeby zaczynać, a kończyć w Hiszpanii. Niestety nie było takiego kursu. Widzicie, dlaczego jest taki trudny, bo na moim już no, 3000 mam zdorobionych kilometrów, już naprawdę czuję się lekko zmęczony. I dałbym radę spokojnie jechać po autostradzie, to zmęczenie nie byłoby problemu, ale ja właśnie taką trasą będę jechał. Przez końcówkę odcinka, czyli takie 90 ograniczenia, światła, zakręty, górki,
Więc dlatego też się, słuchajcie, tego bałem. No i właśnie, żeby mandatu nie dostać, no bo wyzwanie jest, żeby nie dostać mandatu. No i też świadomość mając, widzowie, też tego, że no troszeczkę jednak mi się słabo zbiera ten... mój wolwacz. Wolwiacz. No nic. Bo widzicie, o światłach mowa, o wilku mowa. Czekajcie, mamy zielone, grzejemy. O, już sobie pogrzałem. No. Gdybym coś nie przydzwonił i mandatu nie dostał, no to... Ja sobie zawsze wolę, tak jak mam ciężki ładunek, stanąć trochę dalej. Jak już widzę, że to światło... Chociaż szkoda, że tu nie ma tego odliczania, jakie jest w wielu krajach. Nawet w Rumunii takie odliczanie istnieje. W Polsce niestety go nie mamy. Wygodniej usiąść, drodzy widzowie. O tak, bo jedyne co, jeżeli bym miał powiedzieć, mimo że oczywiście mam fotel gamingowy, który jest mega wygodny, ale w tej chwili to już trzecią pozycję obieram do siedzenia, zmieniam sobie siedzenie, bo plecy trochę. Ale teraz sobie wygodnie usiadłem, myślę, na jakiś czas mi wystarczy, mam nadzieję, że nie ścierpnę. Gdańsk, no niby jedziemy na Gdańsk, no według mnie na Gdańsk jest autostrada, no ale dobra. Może się nie znam, widzowie, może się nie znam, jakoś od paru lat po Polsce wiele nie podróżowałem, może się nie znam. Akurat, wiecie, to do innych krajów mi to... To kiedyś się mówiło mi to Tito, teraz już może tak nikt nie mówi, ale mi to Tito czy mi to Wisi, tak? Ale no jednak co do Polski, wiadomo, naszego kochanego, wspaniałego kraju, no to chcielibyśmy gdzieś jakieś punkty charakterystyczne na trasie zobaczyć, które pamiętamy, które znamy. I tu ja nie oczekuję od Eurotracka nie wiadomo czego. Ktoś by pewnie napisał, nieraz taki komentarz miałem, czego ty oczekiwałeś od Eurotracka. No wiecie, no jeżeli te wszystkie... Ja wam powiem taką rzecz, no bo... może to będzie chamskie, ale będzie to szczere. Jeżeli większość, wielu z nas, albo większość z nas ma jednak to DLC Polski, tak? I ono średnio tam te 20 zł kosztuje, może było w mniejszej czy większej premce. No ale załóżmy, że no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ile ludzi mogłoby mieć DLC. Ale niech by to było na przykład 10 tysięcy osób. Na pewno w Polsce gra o wiele więcej osób w Eurotracka, ale niechby 10 tysięcy osób miało DLC za 20 zł. Z mojej drodzy 200 tysięcy złotych, które twórcy zarobili. Więc chyba sami rozumiecie, że na tak niewielki obszar, jakim jest Polska, zapłacenie komuś paru tysięcy złotych, żeby fajnie dodał dodatki do mapy, jakieś punkty charakterystyczne, czy żeby ta autostrada wyglądała jak prawdziwa autostrada w Polsce, a nie jak popierdółka. Jedź prosto. Sami rozumiecie, że by się to zwróciło, bo by mieli jeszcze więcej zadowolonych klientów. Ja nie mówię, że nie jestem zadowolony, tylko ta trasa mi jakoś tak w Polsce nie sprawia przyjemności, bo ja tu nie widzę jakichś takich... Brakuje mi, po prostu brakuje mi... Ja rozumiem, że to są koszta. Zawsze, wiecie, jeżeli to by była gra za darmo, tak? Tam Eurotrack nie jest za darmo, no załóżmy w większości kosztuje te 20 zł, u nas nie, zazwyczaj jest taka premka. Kiedyś pewnie kosztował znacznie więcej, tak? Ale nie jest prom za darmo. Jeśli dodatki również kosztują, no to ja jednak coś więcej od tych dodatków bym oczekiwał. I to znowu nie będzie słuszny komentarz, ale czego oczekujesz za 20 zł? No nie, no bo 20 zł oczywiście, że to jest mało dla mnie, dla ciebie, no te 20 zł zapłaciliśmy, tak? No to nie jest majątek, no stać na to, żeby te dwie dychy sobie rzucić w DLC. Nie jest jakaś cena, wiecie, zaporowa, ale patrzmy ilościowo, tak? Nie to, że ja czy ty zapłaciłeś 20 zł, tylko że na przykład 10 tysięcy ludzi zapłaciło 20 zł, daje to jakąś kwotę. Oni i tak są do przodu, jakby przeznaczyli, nie wiem, nawet 10 tysięcy z tej kasy, tak? Na jakiegoś grafika, programistę, który by dodawał więcej dodatków, żeby Polska była Polską, tak? No to sami rozumiecie, że tymi
mi, czy tobie, czy każdemu z was, pewnie sprawiłoby to frajdę, tak? Każdy by na tym skorzystał, kto gra, kto kupił to DLC. I tyle. A ja, znowu ograniczenie do 50, no was chyba pogrzało, nie? Chyba policja jedzie, czas woli. Nie, to nie była policja. Wolę nie ryzykować, bo okaże się, że znienacka jadą za mną i dostanę mandat. Już tyle przejechałem, słuchajcie, bez żadnego mandatu, to myślę, że... O, trąbniemy na pociąg. Trąbnego. Nie ma pociąg. Słuchajcie, tyle już przejechałem bez żadnego mandatu, to już myślę, że te 1000 kilometrów to... Też dam radę przejechać bez mandatu. Powiem wam, że na pewno spędzenie, nagranie tego odcinka bez żadnego picia. Skręć w lewo. To może was dziwi, czemu co chwilę jakieś picie robię. Dlatego, że już mam sprawdzone jak metody na swoje gardło i sami widzicie, że jednak gadułom jestem i mimo, że się na chwilę zamykam, to jednak gadam. Tak czuję, że głos troszkę już mi siada. No to gdybym miał w ogóle nie popijać, to bym ten głos stracił. Ale właśnie chwilę sobie. Pomilczę. Wy sobie chwilę zobaczycie trasę na Olsztyn. Może niczego nie wywinę, bo czuję, że już wstaniem... Oj, gościu, nie wierzę mi. Czuję, że już... Tak, teraz czuję się, no bo to jest 1:46. Taką godzinę mamy. 28 grudnia, 1:46. Czuję się, jakbym mógł coś wywinąć. Że koncentracja pełna. No, jedyną rzeczy, które mógłbym w tej chwili wywinąć, to albo zahaczenie o kogoś, czego nie chciałbym zrobić, albo przekroczenie prędkości, bo po prostu się rozpędzę i już tak nie zauważę znaku, nie? Już myślę, że jestem w takim amoku jazdy, tak skupiony jestem na tej drodze, że mi postawią jakiś, kurczę, feralny znak ograniczający prędkość, to jest jedyna szansa w tej chwili na odwalenie czegoś. Innych opcji póki co nie zakładam. Prędkość nie jest jakaś, wiecie, wyścigowa, więc szans nie ma, żebym kogoś miał pierdzielną. Raczej nie. Dobra. Na chwilę się zamykam. Popatrzcie sobie, jakie piękne krajobrazy tu mamy w Polsce, bo lasy tu są naprawdę niesamowite. Jest to podziwiać. Jakieś mazurskie jeziora, może nie wiem, czy tu blisko Olsztyna jesteśmy. Bo przepiękne mamy, słuchajcie, widoki. Także podziwiajcie widok. My się usłyszymy dosłownie za chwilkę.
nocy się zbliżyliśmy. Tak myślę, że koło 20-21 czasu gry zrobię sobie chyba spanie, żeby też w nocy nie jechać widzowie, że zrobię sobie takie spanko. Bo tu też są fajne jakby krajobrazy, nie każdy z was ma to DLC, które tutaj jest Łotwa, Litwa, Estonia, moim zdaniem całkiem fajne widoki, więc pojedziemy w dzień. Także gdzieś tak do około 20 myślę czasu gry ciągnę to. Ale powiem wam, że teraz mi taki kryzys przychodzi. To tak nagle, nie? Że widzieliście może to tak w ostatniej chwili, ta moja koncentracja, jak tam roboty drogowe. Taka niespodzianka na drodze i już wyhamowałem, dałem radę, cały czas dałem radę i dlatego też teraz nie będę, słuchajcie, jakoś tutaj, wiecie, grzał nie wiadomo ile, bo wiem, że mój stan psychofizyczny jest spowolniony, nie? W ogóle jestem ciekaw, czy taką trasę dałoby się przejechać, gdzieś tam sobie towarka popijają. Kiedyś możemy to też sprawdzić. Znaczy nie wiem, czy taką trasę, ale taką dłuższą trasę, nie? Dałoby się. Ja już mam oczywiście, moi drodzy, odcinek na kanale. Jazda po i jeździłem, tam jakiś kurs robiłem. Nie zachęcam oczywiście do robienia takich rzeczy w świecie realnym, ale jestem ciekaw, wiecie, to była krótka trasa. Jestem ciekaw, czy na takiej dłuższej trasie, gdyby no jednak procent wszedł w grę, no byłoby gorzej, nie? Czy to zmęczenie by jakoś było, znaczy na pewno by było jakoś zdominowane? Bo ja teraz już tak mówię, no tylko marzę, może inaczej, tak, ja wiem, że o, fajnie, poniżej 1000, słuchajcie, mamy czas dostawy, 14 godzin. Bardzo się cieszę, ale ja już po prostu marzę o niczym innym, jak tylko o tym, żeby dojechać. Mam nawet ochotę i słuchajcie, gdzieś tam jadą, no trzeba będzie, słuchajcie, na ten tu stanął, no co tak stanął jak taki ciołek, no dobra, puszczasz, to jadę. Dzięki. Rosja. Wiecie, jestem no na takim etapie, którym faktycznie marzy mi się żywsza jazda, która by mnie rozbudziła, no ale wiem, że to jest jakby tutaj fizycznie też niemożliwe. Jak poleciał tym kamperem. To teraz świadczy o tym, jak ja wolno ruszam, nie? Swoją drogą też widzę zarobki widzowie, bo mówiłem, że się podwoją. No, no nie myliłem się, mamy 21,6, więc też możliwe, bo nas jeszcze jedno spanie korzysta. O, właśnie, czeka. Także jest całkiem możliwe, że te 25 milionów będzie w tym kursie. I to przyjmijmy, że to jest kurs, który był tego wtedy wart. Dobra, my mamy stację, ale jest godzina 17, więc ja też nie będę się kładł spać o tej godzinie. Skręć w prawo. Po sensu, słuchajcie, nie ma, myślę, tak szybko się kłaść spać. Raczej po 20, może 21 się położę. Chociaż tak powiem szczerze, realnie, bo już mamy prawie drugą, pierwsza 56. Ha, bo 7, brawo, dobra, widzicie? Właśnie się przyłapałem, nie? Nie patrzę na światła, widzę, że jadą, no to ruszam, nie? No, także zaczyna się seria w top. Takich totalnie jazda bardzo tak, nie wiem, na pamięć bym tego też nie nazwał, no bo trasy aż tak nie znam, mimo że tam może z dwa razy nią jechałem, może trzy. Jedno, czego jestem już na tym etapie pewien, że jak dostarczę dostawę, to już nie będę raczej parkował, tylko wezmę automatyczne parkowanie, bo tutaj wiem, że to już po takiej trasie to i tak macie rację, znowu widzowie, kierowcy realni, bo wiem, że tak na pewno napiszecie i będziecie mieli rację. Kierowca w realnym świecie musi taką długą trasę robić, gdzie jedzie realnie długo i musi również parkować. Wszystko widzowie zgadza. Ale ja, tak jak mówiłem, nie jestem kierowcą realnym, wirtualnym Eurotracku kierowcą. Nie mam kategorii C. Może kiedyś zrobię, nie.
ciekaw, jakby takim trackiem się jeździło. Taka jazda, powiedzmy, szybsza, no i widzicie, fajnie, wszystko super, to tu 70, tu światła. I to są takie momenty, które mnie już nie będę przeklinał i mówił, co? A na szczęście tamci ruszyli i na szczęście nie musiałem hamować. I to są momenty, które mnie na przykład przymulają, nie? Na tym etapie zmęczenia. Ja jakby nie czułbym tego zmęczenia, gdybym nie musiał w taki sposób jechać. Ale dobra, ale co, nie, teraz mam wrażenie, znowu widzicie, mi się czas dłuży, bo jak przed chwilą patrzyłem, nie wiem ile to było minut temu, ale to tak jakby mi się czas zatrzymał, bo przed chwilą patrzyłem, mówię, o fajnie, 900 tam ileś, patrzę, nadal jest 900 ileś, jakby nie, na tym etapie się złapałem, patrząc na kilometry, ja wiem, że one ubywają, ale ja tego... Dobra, ja tego nie czuję, słuchajcie, że te kilometry ubywają, nie, widzowie? Zjedź w prawo. Kompletnie nie czuję, że ubywają kilometry, że w sensie ja te kilometry jakoś przejechałem, nie? Jedź prosto. Czyli zaczyna mi się ta trasa dłużyć. To jest oczywiście tak, wiadomo, psychologicznie. Oj. Oj. Gdzie mandat? Może być mandatu, no już tyle przejechałem bez, no to... Widzowie, no myślę, że dam radę do końca bez mandatu, co? Uwaga, wjeżdżam. A mój, koleś. Nie są w naczepę, nie wiedz. Dobra, dzięki. Dziękujemy mu. Botowi podziękujemy. Dobra. Jakieś w ogóle w tej Rosji mają dziwne budki strażnicze, kurde. Na autostradzie jakby tam, nie wiem, jakieś wojsko siedziało i z kałasznikowów miało strzelać do kierowców. Dziwnie to wygląda. Ale to jest Rosja. Ej, czekajcie, pas tu się chyba kończy. Mam jakieś dziwne przeczucie. Jest tylko przeczucie, niczym nie poparte, ale słuszne. Dobra, temu zróbmy też troszkę dystansu, bo oni lubią wjeżdżać. Dobra, udało się bez wypadku. Trzymajcie lewej strony, a następnie. Dobra, 890 do celu. Jeszcze trzy państwa przed nami. Jesteśmy w Rosji, jeszcze mamy Litwę, Łotwę i Estonię. Chyba tak. Po co tak się zatrzymałem? No jedź, Duken, co ty robisz, chłopie? Jedź tym Volvo. Jeszcze policja na mnie patrzy, no fajnie. Znaczy, w sumie w Rosji to jest milicja. Wyjdą mnie, spałują i tak się skończy ta moja jazda. Stanął na środku. 12 godzin, no to na pewno motywuje. Myślę, że to maksymalnie pół godziny powinno zająć i odcinek by miałby wtedy 3,5 godziny. No ale chcieliście taki dłuższy na próbę. Od razu mówię, nie wiem, czy chciałbym więcej takich odcinków nagrywać. Czy wyzwania? Tak, ale czy... Znaczy, to zależy od was. Tylko ja jakoś bardziej komfortowo się, wiecie co, czuję, że nie nagrywam odcinka, że mogę to sobie... zrobić taką trasę, bo jak, znaczy takiej trasy jeszcze nie robiłem. W sumie właśnie, widzowie, bo tak długą trasę to ja robię po raz pierwszy. Nie jest, że tylko pod odcinek, ale poza odcinkiem również nie robiłem takiej trasy, więc... wiecie. 40 na godzinę, no kogoś ostrog wziął. Także mi to też, wiecie, daje jakieś tam nowe doświadczenia. Zjedź drugim zjazdem. Jestem na tym etapie, w którym widzę to rondo, nie? To najchętniej bym ściął to rondo całe, w cholerę. Zjedź. Ale z własną naczepą nie można broić, bo nie można uszkadzać, nie można dostać mandatu. Halo, milicjanty, gdzie wy mi tu? Śledzicie mnie, gałgany jedne. Dobra, 18.50, zaczyna się robić ciemno. Co to będzie trzeba chyba... Może tankować bym nie musiał, chociaż mógłbym. Tak, tak żebym sobie już myślę, że zaraz się do kimona... To tak się jakoś szaro zrobiło, także myślę, że mógł się zatankować i przespać. Tak już wiecie, bo tak do końca wtedy dojadę chyba trasę całą, nie? Się, wiecie, zatankował, przespał, to myślę, że już trasę i tak do końca dojadę.
zobaczymy. A tu same jakieś sowieckie gwiazdy to kawałek, słuchajcie, stoją. Ruski. Brzozy same rosną. Tak to w Rosji. Nie no, to już porównanie do brzóz to tak, tak nie na miejscu. No i znowu 40. No ludzie, no przecież tak się jechać nie da. No i to mnie w tym momencie zaczyna drzeźnić, nie? Dobra, mamy stację benzynową. Jeżeli jest tam parking, to idę tam spać, bo jest tak szaro się tu zrobiło. Słuchajcie, moi drodzy, na tej drodze jest taka szaruwa. Ja tu zaraz zasnę, nie? Tylko nie wiem, czy tam jest parking. Na razie go nie widzę. Widzę stację benzynową, ale nie widzę parkingu. To ja mam to na raty zrobić. By zatankować i tak chciałem, żeby już mieć na fullback. Nie, no niby jest parking chyba. Tak się pokrywa ikonkami. Dobra. Skręć w lewo. Ktoś niebieskiego wystaje. Halo, gościu, ja jadę. Ja nie będę hamował. Jedź. Chuj. Dobra, zahamował. Ja nie będę, widzowie, hamował. Przecież tą ciężarówką jest tak ciężko ruszyć. Mam mandatu nie dostać. Taka była umowa. Dobra, wjeżdżamy na stację. Niestety będziemy na stacji, moi drodzy. Przewitam trasę. Ruskiej. Ale no, to u ruskich powinno być chyba najtańsze paliwo, co nie, widzowie? Jest parking, to tu. U ruskich, słuchajcie, Gazprom, powinno być najtańsze paliwo. 2 złote za paliwo, patrzcie to. Gdzie my płaciliśmy po 8, po 9 zł za litr paliwa. A tutaj mamy 2,83 za litr paliwa. To wniosek, słuchajcie, zobaczcie, 900 zł zapłaciłem, fakt, że niewiele dotankowałem, czyli jeżeli chcecie faktycznie, realistycznie sobie zaoszczędzić, no to polecam wam. Jeździć do Rosji. Aha, bo to tak nie wystarczy, tak? Nie wystarczy tak wjechać tylko. No już nie chce mi się parkować. Halo, ja chcę iść spać. Kostek. Widzę, że dupa z tego będzie i to się źle skończy, także może znajdę sobie parking przy drodze jakiś. Widzowie, bo to się... Oj. Żeby nie i no nie winstrybutor. No winstrybutor nie strzel. Dobra, jak tutaj stanę i nic mi nie da, to... Ja wiem, że się tak nie parkuje i wiem, że trzeba... Zaraz ktoś napisze, gościu, ale przecież to jest poziomy, to jest parking w drugą stronę. Ja wiem o tym doskonale, drogi widzu, jeżeli byś tak chciał napisać, to chciała, ale się nie chcę parkować. Jestem już na takim etapie zmęczenia, że patrzę 3 razy, czy na pewno w coś nie przypierdzielę, bo cały czas mam tą presję, żeby, wiecie, mandatu nie dostać. Dobra, szukamy następnego parkingu, myślę, że go znajdziemy, tam jest granica. Na granicy parking będzie. Także widzowie, tu nie ma problemu. No gdzie mnie tu wyjeżdża? Nie ma problemu, znajdziemy na granicy parking, tam się przekonamy. Akurat tym razem nie musieliśmy. Brawo. No, także tak zrobimy. Prawie mi się udało realistycznie dojechać do celu, no ale prawie robi różnicę, bo to jeszcze, wiecie, 800 km przed nami, no właśnie. Dobra, skręca gagatek. Ten puszcz. Bardzo dobrze. Wiem, że jest jakoś tak kijowo ten wjazd na granicę zrobiony. Chyba z Rosji na Litwę, bo my kawałek musieliśmy ruskich przejechać, tak jak wiadomo, Kaliningrad jest. Tu chyba będziemy na Litwę. Ja już czuję, że mi głos po prostu pada. 2:07, no, czasu realnego oczywiście. Ja bym tam na prosto ciął, a nie tutaj być. 40 na godzinę, serio? We mnie jakiegoś, kurde, idiotę robicie, chłopy. A, bo ja pod prąd jadę, o kurde. Właściwie się chyba zorientowałem, że pod prąd jechałem. Widzowie? Może nie? Nie, chyba nie. Mam nadzieję, że nie.
Mam nadzieję, że nie jechałem pod prąd. Dobra, szukamy teraz parkingu do spania. Kimniemy się. Dobrze, dobrze, że wszystko jest dobrze. Bardzo mi miło, że miłej podróży. Nikt nie jedzie, można ściąć. Tam powinno być jakieś spanie, bo zaraz mnie przez granicę nie przepuszczą, bo stwierdzą, że śpię na stojąco. Ej, ale czemu nie jadą 40, jak jest 60? Nie no, widzowie, słuchajcie. Jest 60, jedziemy 60. Można wyprzedzać. Będę jechał, słuchajcie, że tu jest 30, no to już będę hamował, no trudno. Dobrze, żeby tamtego nie wyprzedzałem. Chciałbym mandatu nie dostać, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, ciężarówkę, ale tu nie ma ograniczenia zasadnicze. Gdzie mnie tu wjeżdżasz tym żółtym mandrynem? Chłopie. Prawie widzowie, prawie. 800 km do celu, 12 godzin, jeszcze muszę szybko się przekimać. Już myślę, że dojedziemy bez kimona wtedy. Nie liczyłem, ile razy spaliśmy. Wiem, że tankowaliśmy na pewno wiele razy. Wydaje mi się, że to tankowanie ma związek jednak z tym, że auto jest ciężkie. Czekajcie, temu trzeba zatrąbić. Dobra, puścił. Jak się to zatrąbi, to puści. Dobra, bo już by mi w naczepę wjechał i byłby problem. Albo migacze pomagają, albo trąbienie, nie wiem. Dobra, lecimy przed siebie, bo tu już nie ma czasu, widzowie. Tu już trzeba dojechać z tym towarem, bo to już... Teraz mam trochę dylemat, bo wiem, że to... Mam w sobie motywację, żeby to skończyć. Może nic nie odwinąć, nie wywinąć, mam nadzieję. O, już mylę słowa, więc to znaczy o zmęczenie jednak bierze górę. Ale myślę, że dałbym radę, tylko muszę jechać żywo, dynamicznie, skupić się na tej jeździe, wiecie, wkręcić się w tą jazdę. A jeśli jest takie co chwilę hamowanie, co chwilę jakieś sytuacje, to ja troszkę przymulam, nie? Bo tak jak widzicie, cały czas ta droga w ten sposób będzie niestety, widzowie, wyglądała. To jest ta sytuacja, która mnie totalnie nuży, a chciałbym jeszcze się w grze przespać, bo... W nocy bym nie chciał jechać po takiej drodze. To jest zbyt trudna droga, żeby po nocy jeździć. Przynajmniej nie w tym odcinku, nie po tak długiej trasie. Co innego, gdybyśmy, słuchajcie, zaczynali ten odcinek właśnie w drugą stronę, byłby kurs. I zaczynalibyśmy, mógłbym w nocy spoko zrobić początkową trasę, nie ma problemu. Przez tą taką krajówkę nie ma naprawdę najmniejszego problemu, ale kiedy ja już kończę nagrywanie odcinka, mamy po drugiej godzinie w nocy surrealnego i właśnie ograniczenie do 50. Tak to właśnie, takie sytuacje mnie męczą. Ja to mnie męczy, że na to trzeba zwracać uwagę. W moim stanie po takiej długiej trasie, podkreślę. Jedyne co motywuje, to już ta siódemka z przodu, jeśli te kilometry, no ale nie widać nadal miejsca, gdzie mógłbym się przeklimać, nie? Dalej zdejmujcie ten zakaz prędkości, bo 70, dobra, lecimy. Włączymy sobie, widzowie, długie. I tak mi mrugają. Patrzycie, jak mi z naprzeciwka auta mrugają. Bo jak mamy długie, to ci mrugają. Mimo, że to są boty, ale mrugają. No, już widzę jakieś rondo nadchodzące, więc pewnie ograniczenie prędkości. Co się rozpędzę, to widzicie i to. Takie na przykład teraz zaczynam być wkurzony na takie sytuacje. Patrzcie, znowu 50. Jakieś pieprzone rondo, mówię już bardzo brzydko. O, mamy łóżko do spania, chociaż to dobre. Idziemy spać. Już najchętniej bym chyba też poszedł. Ja jako realnie, nie? Czuję się taki zmęczony. Thank you.
słyszycie po głosie i w ostatnim odcinku też słyszeliście. Bo tutaj naprawdę długo przetrwałem, ale coś czuję, że tutaj może się to mocniej niestety objawić w postaci zmęczenia. W sensie, że ta trasa jednak była wiele dłuższa i... Zobaczymy, oby mi się udało zaparkować jakoś. Dobra, jest. Dobra, kim mamy, widzowie? Ja nie robię teraz pauzy, bo jakby nie mam takiej potrzeby. 7 rano. Jeszcze raz się przeklimam. W razie... O kurde. No to dałem dupy, widzowie. Zobaczcie, co jest napisane. Aż klient dostawy się spodziewa. Lada moment. My mamy... To już będzie spóźnione przez to, że raz za dużo się przespałem, nie? No nic, no to teraz ja nie wiem, co zrobić. Czy dostać lepiej chyba mandat? Przekroczenie prędkości i dostarczyć to jednak na czas, żeby ekspa nie tracić. Jeden raz za dużo się przespałem. A wiecie co? Escape sobie wcisnę. 0 minut pozostało. Widzowie, pozostało 0 minut do dostawy, nie? A ja jeszcze 10 godzin mam dostawy. Już mamy spóźnione. No jeden raz za dużo się przespałem. Jeden raz za dużo się przespałem. No to teraz to już mamy przerąbane, nie? Nie wiem, jaka kara za to będzie. Expie, bo mi chodzi o exp. Wiecie, ja to zlecenie generalnie robię dla expa, a nie dla kasy. No to w tym momencie wiecie co, no... Z drugiej strony tak, jeśli wyłączyłbym wykroczenia drogowe, bym inaczej, mogę wyłączyć symulację zmęczenia, skoro ona taka jest trochę kijowa, no to musimy przyjąć, że mam się trzymać tych zasad, które ustaliliśmy odnośnie prędkości, ale nie patrzeć na znaki, no i trudno, będą leciały mandaty, no co ja zrobię. Czyli nie da się jechać zgodnie z przepisami, widzowie. Trochę się zasmuciłem, bo liczyłem, że będzie doskonale, a teraz będzie mi to zlecenie widniało jako spóźnione. No i to już jest więcej jak pewne, że będzie spóźnione. Bo skoro pozostało 0 minut, absolutnie nie będę hamował pod górkę, bo tak ledwo to... Ale zły jestem teraz. Takiego obrotu sprawy bym się nie spodziewał, nie? Jednak wiecie, liczyłem, że się... że się uda zdążyć. Wszystko niby super póki co, ale wiecie, no... Ten czas, nie? Ten czas. Ale to nawet nie jest chyba do końca, wiecie, to raczej myślę, że o jeden raz się za dużo przespałem, nie? Ja też tego nie pilnowałem, nie patrzyłem, bo to też oczywiście jest mój błąd, jeśli tu jakby nie ma, wiecie... Osobą, która popełniła błąd, jestem ja, no bo kiedy szedłem spać, mogłem zobaczyć, ile mi zostało do dostawy, przespać się. I zobaczcie, te 700 km, które teraz mamy, ja bym przejechał bez tego spania. Miałbym 8 godzin na plusie chyba w stosunku do dostawy, także nie byłoby może to towaru spóźnionego. Także, a tu mamy jeszcze, wiecie, sporo przed nami, no ale już 600 to już wygląda całkiem... Całkiem wiecie, 600 km do celu, czy 680, nie? No to już wygląda całkiem obiecująco. Najwyżej, słuchajcie, trochę depniemy. Niestety nie będziemy jechali chyba autostradą, a może się zdarzyć, że pojedziemy, nie wiem, ale wydaje mi się, tyle to jeździłem po tych krajach, że niestety ciągle jest tak samo. Także możemy troszeczkę nagiąć przepisy, jeśli chodzi o prędkość. Zresztą i tak niewiele zmieni, ale... Jakaś dwupasmówka. To jest nadal 90. Nic, możemy zrobić tak, że starać się naginać przepisy i patrzeć, czy nie ma policji, tylko że wiecie. Wiecie, że tak nie będzie, bo mandat tak możemy dostać i tak. No i zobaczcie, rozpędziłem się, 90, jest 150, nie 70. Ale nie, mimo wszystko wytrwam wyzwaniu. Widzowie, żeby nie dostać mandatu. Skoro tyle trasy przejechałem bez mandatu, no dalej, zdejmujcie mi tą 70, gamonie jedna. No ja też zdążę na trasę.
Nie wiem, drogi widzu, co w tej sytuacji zrobić, czy nagiąć zasadę, albo jednak dostawa do klienta jest rzeczą priorytetową. Wiecie, mandat za przekroczenie prędkości to jest raczej, jakby to powiedzieć, wiecie... Skręć w lewo. Nie jest to jakieś super wykroczenie, w sensie, wiecie, no... Całą trasę przejechałem, no teraz goni nas czas. Niestety. Tam są jakieś widełki, a poczekajcie jeszcze raz, escape. Ładunek, spychacz, Lizbona, Nowy Bór. Czas gry. Czyli nie pokazuje mi tutaj, kiedy ja mam to dostarczyć. Po prostu 0 minut i koniec. Nie, jeszcze pociąg zamknęli, nie? No nie wierzę. Nie, dobra, chyba jadę. Nas nie dogonią. Będę wyprzedzał, serio, nie? Sorry, widzowie, tam wyprzedza camper, to ja też mogę. Nie mam wyjścia, się spieszę, nie? No bo co? No i co ja mam zrobić, żeby nie było kolizji? Jechałem w gościa? Nawet jeżeli dostałem mandat, widzowie, to nie słyszałem, naprawdę. Nie, że nie chciałem słyszeć, ale jak dostałem mandat w tym momencie za, wiecie, kolizję, to nie słyszałem tego, nie widziałem. Tak się skupiłem, żeby gościa nie zahaczyć. Aż sobie na nagraniu zobaczę. Nie, to już będzie spóźnione, czyli całe wiecie, całe wyzwanie, cały misterny plan w pizdu, dlatego jestem zły troszkę, bo jednak wiecie, no przyłożyłem się do tej trasy, żeby było realistycznie i widzisz, drogi widzu, nie może być tak, że jest realistycznie. Czasem trzeba lekko nagiąć pewne zasady, trzeba trochę, wiecie, depnąć. Gdybym ja jeździł bardziej tak, wiecie, że czasem wyprzedził, nie przestrzegał tych siedemdziesiątek, to zdążyłbym na czas bez problemu. I to co sypiałem, nadrabiałbym, wiecie, dobrą trasą, a u mnie nie było dobrej trasy, bo... Co się rozpędziłem, no to zanim widzicie bramki co chwilę na autostradzie, tak, ta Francja, to wszystko, czy te zwykłe drogi, co się rozpędziłem, to nagle hamowanie, nie? Akurat tutaj na niekorzyść działa to, że no, wziąłem tą ciężarówkę, no ale też chciałem jej przebieg nabić. Gdybym ją może lepiej, wiecie, zoptymalizował, to byłoby łatwiej. Ona się szybciej zbierała na pewno przy ciężkim ładunku. Ale nadal nie zmienia faktu, że to zamiatane, nie? Mi się wydawało, że na piątek miałem dostarczyć. Także nie wiem, czemu jest zero czasu. Mamy czwartek, 18:30. No nic, grzejemy, no. No i widzicie, znowu 70. No i... Idź prosto. No pierwsze mamy przekroczenie prędkości, widzowie. Proszę bardzo, przekroczenie prędkości. Pierwszy mandat. W sumie tak trochę niesłuszny, bo była 70, ja już się pojawiła 80. No ale my się spieszymy do klienta z dostawą, by było mniej spóźnione niż ty. Tak będzie, wiecie, spóźnione, ale może będzie mniejsza kara. Chodzi o eks. Ja w tej chwili, wiecie, tyle trasy przejechałem, siedzę tu nad tym, widzowie, 3 godziny z wami. No i po to tyle trasy przejechałem, żeby mieć expa, żeby levelować może jeden poziom, nie? Jeżeli teraz zrobię spóźnione zamówienie, będzie duża kara exp. Nie chodzi o kasę, kasę to ja mam gdzieś, nie? To mi widzicie, 13 milionów zarobiłem i raczej się spełni tutaj moja przepowiednia, że 25 milionów będzie jak skończę trasę. Tak 500 km. Może od razu 25 się nie zrobi, ale... Mam gdzieś migacze, widzowie, w tym momencie. Ja się spieszę.
O, i tutaj taka ładna droga, to jest 70. Ze mną jest tak, że no nie będę hamował, bo się potem nie rozbujam, nie? No i tu też 70, serio? Dobra, 90. Okay. Lecimy. 500 km do celu. Nic, trzeba trochę zaryzykować. No jeden mandat dostałem za prędkość, no ale to już myślę, że jest, wiecie, taki moment, w którym no... Jest to nadal realizm zachowany. No spieszę się, żeby do klienta zdążyć z dostawą. Dostawa się przeciągnęła. Zjedź drugi. Wiadomo, czasem zdarzy się przepisy złamać i... jechać żwawiej. Ale chociaż powiem wam, plus jest taki, że teraz ta jazda mnie zaczyna w miarę pobudzać, nie? Że nie czuję tego zmęczenia. Najchętniej bym, wiecie, te ograniczenia prędkości wyłączył i sobie leciał. Tylko żeby nie uszkodzić towaru, nie? I auta. Myślę, że auta i tak nie uszkodziłem czy naczepy. To jest też jakiś wyczyn jak dla mnie, widzę. Wiecie, jestem zmęczony, mogę to zrobić. No i właśnie i tak mamy wieczór, więc ja i tak muszę się spieszyć, bo i tak będę w nocy jechał. Ja tę dostawę zrobię w nocy, widzowie. No to już nie ma, wiecie, już jakby nie mamy teraz wyboru, w nocy pojedziemy, nie? Padać mi z tą 50-ką, ludzie, ja się spieszę, dajcie mi spokój z tą 50-ką. 7 dych można lecieć spokojnie, o jest 70. No i tam policja stoi, widzicie? Już bym zapłacił mandat. Paniaki jednak, kurde, zobaczcie jak się ustawili. I tylko patrzą, żeby mandat lepić, więc to nie jest tak, że tylko jeżdżą po drodze, ale też stoją z radarem. No i patrzcie. Na rondzie jedź. Hamować znów. Ale jestem zły, widzowie. Ale jestem zły. Znaczy, dajcie, no powiem wam tak, no... Raz na wozie, raz pod wozem. To nie jest jakby porażka. Taka totalna. Bo jakby wiecie, no... Chociaż spóźniona dostawa, no to jest nieudane całe, według mnie cała, wiecie... Jeśli dostawa jest spóźniona, to ja uważam, że w tym momencie ten cały kurs, to cała trasa, to całe wyzwanie jest niezaliczone, no bo... Wiecie, tu chodziło o to, żeby jechać realistycznie, owszem, żeby nie dostawać mandatu, owszem. Ale żeby jednocześnie przy tym wszystkim dostarczyć towar na czas. Nieważne, czy to by było doskonale, czy zadowalająco, no bo ważne, żeby auto nie było jakoś tam uszkodzone więcej niż te 5-6%, czy niż 10%, tak żeby nie pojawiło się 10% uszkodzeń. No i naczepa. No i przede wszystkim towar, żeby nie było kar za uszkodzenia w towarze. No wy to zobaczycie na... Wiecie, to, że tam gdzieś otarłem się o bandę, jeśli chodzi o auto, to jest pikuś. Tu chodzi o to, że jak ja oddam ten towar, żeby nie było kary za jakieś uszkodzenia, tak, towaru, spychacza. Mam jeszcze 500 km do celu. Teraz już mi się nie chce jechać. Jak się zorientowałem, że nie zdążę, to... Widzowie, powiem szczerze, że jak się zorientowałem, że nie zdążę na czas, no... Jakoś tak mi ta motywacja spadła, nie? Chyba, no bo chciałbym troszkę, mógłbym, wiecie, nadgonić, ale no to no, chyba, że w nocy policja nie jeździ. Widzicie, 70, no na takiej drodze by można z 9 dych lecieć i takie z wami umowę dawałem. Więc możemy zrobić tak, że nie wiem, wyłączam te mandaty, ja tu lecę 9 dych, tak? Bo tak się umawialiśmy od samego początku wyzwania. Zobaczcie, jeszcze 50, no. Nie mam zamiaru tu jechać 70, no bo ja nigdy z tym towarem nie dojadę. Pier, gościu mi tu z tym 50, jadę tam, wyprzedzam. Ładny kościółek w tle. Nie no dobra. Nie dostałem mandatu, to nie będę prowokował aż tak, nie? Ładnie to zrobili. Taki zabytkowy kościółek, fajnie, fajnie. Jest taki numer do celu. Kalina. Ale
my i tak do Estonii nie jedziemy, my do ruskich jedziemy, a do, jak do ruskich jedziemy, to się mogliśmy spóźnić. Strajk na granicy, widzę. Przecież my do ruskich z towarem jedziemy, z tym spychaczem. Do ruskich to się mogliśmy spóźnić, nie? Jakbyśmy do Estonii wieźli, to wstyd, ale do ruskich można. Nie powie, że blokada na granicy była. Dobra, ja tam się nakręcam. Przecież ruskim towar wieziemy, aż trzeba się spóźnić. To Wietom się trzeba spóźnić. Nie zmienia faktu, że i tak im to w nocy dostarczę, czyli teraz najgorszy. Teraz i teraz, widzowie, zobaczcie, jak jeszcze mi się koniec odcinka kształtuje. Bardzo trudno, bardzo ciężko. To jest dla mnie najtrudniejszy moment. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, robi się godzina u mnie prawie w pół do trzeciej. Zaczynam czuć zmęczenie, walczyć o to, żeby przejechać te 460 km bez jakichś tam mandatów czy wypadków. Z drugiej strony zaczyna w grze zachodzić słońce i ten czas, te 450 km, ja będę leciał w nocy. W nocy, moi drodzy, kiedy będzie ciemno. Powiem wam, że póki jeszcze słońce bym najchętniej też nadrobił, no ale co? Także, no powiem wam, że się teraz stresuję. Na koniec odcinka się stresuję, nie? Bo uważam, że już lepiej dostarczyć to zlecenie jako spóźnione, niż jako uszkodzone. Tak? Więc, no... 6 godzin czasu gry i widzicie, 3:35 dostarczę, czyli całą największą ciemność. Chociaż jesteśmy też na północy, gdzie jest Estonia, powiem wam, bo możliwe, że tutaj ta noc jest o wiele krótsza, zauważyłem na północy. I już jest, moi drodzy, godzina 21, a tutaj się nie zanosi, żeby jakoś ciemno miało być. Są też zorze polarne, więc może jest szansa, że ta noc tu nie będzie taka ciemna. Pamiętam, że żeby nie było, no jeździłem tutaj w kursach. No zobaczcie, jak piękne krajobrazy, no, skupmy się na czymś przyjemnym, nie? Jeździłem tutaj z kursami i właśnie coś mi się... Dobra, cieszmy się, że deszcz nie pada, nie? Coś mi się, słuchajcie, widzowie, o oczy gdzieś tam pobiło, że jaśniejsze noce tu są. W sensie w Eurotracku oczywiście, bo to, że realnie w Szwecji, wiecie, macie często białe noce. Wiem, bo koleżankę miałem kiedyś w Szwecji i o tym opowiadała, że często spać nie może, bo jest w dzień tak, znaczy w nocy jest tak jasno jak w dzień. I się nie da zasnąć. Dosłownie tak jest. A przecież Estonia to wszystko to jest blisko Szwecji gdzieś. Może trochę mniej na północ, ale no jedź ty, baranie jeden. Kościół na skręt. No dobra, lecimy, ja się na chwilę zamknę, może tak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie piękne widoki, jakie piękne słoneczko, piękne drzewka, drogi, wszystko dookoła.
materiał, myślę, że na fajnego shorta. Przeleciałem obok gościa wyjeżdżającego ze stacji. Musiałem trochę ściąć zakręt, bezpiecznie, bo bezpiecznie udało się, szczęście miałem, ale no nie mogę już do zera hamować, bo jak będę do zera hamował, to my do usranej śmierci tego kursu nie skończymy. Ja już naprawdę zaczynam mieć dość. Duży mi się ta prasa. Cały czas patrzę na to, o której dostarczę ten towar i to się nic nie zmienia, widzowie. To albo ubywa, albo chwilę ubywa. Oj, policja. Mandat jeden, no chyba w tej sytuacji rozumiecie, że mogę mandat za prędkość dostać. Tam jasno się umawialiśmy, że na drogach krajowych jadę 90. Tak jedno wyklucza drugie, nie? No ale dobra. Nie, no serio, ja muszę przygazować, bo jak nie przygazuję, to ja w ogóle nie będę musiał zaraz spać. Zobaczcie, to symulacja spania znowu mi się odpaliła i mam 300 km do zrobienia, więc w tym momencie to mam wyjście. Albo rozwalę auto przez to, że zasnę, tak się stanie, albo po prostu depnę i wiecie, najwyżej dostanę mandat, ale dojadę na czas, tak? Znaczy już na czas nie dojadę, ale bardziej wiecie, no jednak dojadę, nie? Fakt, że 22 jeszcze nie jest super ciemno, więc to ma tragedii. Nocą. W sumie w nocy może policja tak nie jeździ. Wiem, że jak będę sobie za spokojnie jechał, to ja po prostu nie zdążę dojechać, bo zasnę. Nie w świecie realnym póki co, bo tu jeszcze nie zasypiam, ale w świecie gry na pewno zasnę, bo łóżko się tam zapełnia na niebiesko. No nie wiem. Ale jestem ciekawy, drogi widzu, daj znać, jeżeli oglądasz mnie 3,5 godziny, w ogóle chapeau dla ciebie, jesteś super gościem lub super kobietą, ale daj znać, to ty, drogi widzu, Witko, byście zrobili na moim miejscu, jeżeli tu zaczyna być walka z czasem. Macie takie wyzwanie, tak? Stawiacie się w mojej sytuacji, no skoro oglądacie do tego momentu, co wy byście zrobili? Oczywiście, można by powiedzieć, że no jednak auto byłoby lepiej dopasowane, żeby się szybciej zbierało. I tutaj pełna zgoda. Ale myślę, że to do końca aż, znaczy no, no może godzinę czasu straciliśmy na całej trasie. Że ruszało nie zawsze idealnie, nie? Gdyby było trochę lepiej dopasowane pod ciężki ładunek, byłoby to na pewno szybciej. Natomiast myślę, że to nie jest jakby główny problem, nie? Oj, tam na pewno policja stoi. To nie jest na pewno główny problem. Ja jestem ciekaw, drogi widzu. No znowu 70, czy was naprawdę... Nie będę brzydko mówił. Jedź prosto. Ja tak kusi, żeby przeknąć. Jak widzę te 70 wymyślane... Lepiej może nie będę się odbywał o 90. Zaczynam się łapać na tym, że tak wiecie, mechanicznie jadę i mój czas reakcji jest średni. Patrzcie, co ja teraz zrobię dla widza.
Dla widza to robię. Tam jest obliczenie. Kochani, to jest dla widza, bo się spieszę. Znajdziemy inną trasę. Było, widzowie, dla widza. Dla was, dla ciebie, drogi wspaniały widzu, za to, że oglądasz mnie tak długo. Musiałem coś odwalić, no. Myślicie, że co, widzowie? Nic nie odwalił. Sam bym zasnął prędzej, jakbym czegoś nie odwalił. Także też stawiam się. Oj, a tu policja. O kurde, oni widzieli to. Słuchajcie, ta policja widziała, co ja odwaliłem. Jedzie policja przede mną i oni widzą, no, tylko teraz jest minus, bo ja będę musiał jechać tyle, ile jest napisane. No dobra, trudno. Jedziemy, lecimy, widzowie, lecimy do przodu. Już niewiele nam do końca zostało. Troszeczkę podsumować, jaki błąd popełniłem. No oczywiście oprócz tego ja teraz tak, wiecie, żeby nie myśleć o tym, żeby zasypiać, to wolę wam się podzielić swoim wnioskiem. Powiem wam tak, oczywiście z ciężarówką pełna zgoda, mogła ona być lepiej dostosowana do ciężkiego ładunku, ale to też było wyzwanie, tak? To było wyzwanie hardcore. Dobrze wiecie, że no na utrudnionej ciężarówce, no bo według mnie to Volvo było utrudnione pod taki ładunek. Przygotuj się do. Dałoby się to zrobić. Ja myślę, że błędy popełniłem takie, że dwa albo trzy razy gdzieś po drodze, już nie mówię o tym ostatnim razie, ale też wcześniej. Skręć w prawo. Tak, były takie sytuacje, gdzie spałem dwa razy pod rząd. Także myślę, widzowie, że to jest taka tutaj podstawowa sytuacja, że dwa razy pod rząd spałem, to gdzieś tam może czas to, wiecie, czyli trzeba było jechać w nocy, to zobaczcie, no teraz tak na upartego, to jadę w nocy, a zobaczcie, jak jest pięknie. Oj, 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 oj. Nie, nie. Uff. Bo już myślałem, że będzie pierwsza kolizja, a tu jeszcze policja, nie? Wiecie, nie, bo ja jednak chciałbym bez kolizji dojechać do celu i no, ten jeden mandat za prędkość, no trudno. Ale z tego, co pamiętam, to chyba tylko jeden mandat był za prędkość, jak już się spieszę teraz. Natomiast, mówię, naprawiłbym to, że, wiecie, ja też, bo to jest, widzicie, trochę trudne, no bo ja robię odcinek dla widza, tak? Nie chcę, żebyście tak jak teraz zobaczyli, no tutaj też słabo widać, no co tu będziecie widzieli za krajobrazy, jak już jest teraz północy się prawie ciemno zrobiło, chociaż tak jest jasno, bo tu jesteśmy w Estonii i tak jest jasno, no ale nie oszukujmy się, jest ciemno. I wiecie, o co chodzi, ja też nagrywając odcinek, robiąc to dla widza, starałem się, już nie zatrzymuję się, od razu mówię, tutaj realizm odszedł. Te 190 km do celu, realizm jest taki bardzo, bardzo chwiejny. Więc wiecie, jakby robiąc dla was te odcinki, no starałem się tak to nagrać, ten cały mój przejazd, żeby w nocy nie jechać. I być może to było błędem, bo być może trzeba było, znaczy na pewno trzeba było robić tak, że robię jeden sen, jadę i jak przypada troszkę na noc, no to trudno, jadę w tej nocy, tak? A ja
tutaj za bardzo, wiecie, nacisk kładłem, żeby jechać w dzień, więc czasem dwa razy pod rząd spałem. Myślę, że tym trzy spania po 8 godzin zepsułem, no to jest jakby nie patrzeć. Słuchajcie, całkiem sporo czasu, nie, widzowie? Nawet to ostatnie spanie podwójne, czyli 4 nawet. Myślę, że mogło być ich trochę więcej, słuchajcie. Myślę, że tych spań po drodze mogło być więcej. Może ktoś z was naliczył, ile razy spałem, ale wątpię, że ktoś zwrócił na to uwagę. Natomiast no nie, no jest to błąd, ewidentny błąd. Ja, wiecie, umiem do błędu się przyznać. No nie wyszło to trudno. Ja uważam, jeżeli miałbym siebie zaliczyć, swoje, wiecie, swoje wyzwanie, no to nie, absolutnie ono jest niezaliczone. I argument jest bardzo prosty, że dostawa będzie spóźniona, a spóźniona, uszkodzona, to są chyba tylko dwa, no bo wiecie, jeszcze, nie no, uszkodzona i spóźniona, nie, te dwie. To są dostawy, które, no powiedzmy, są nieakceptowalne. Cała reszta to myślę, że czy doskonale, dobra robota, nie wiem, znośnie, nie wiem, co tam jeszcze. Wiecie, o co chodzi. Oj, a ja się tu rozbujałem. Także wszystko, no ja się nastawiałem na doskonale, nie? No, gdybym nie spieprzył z tym spaniem, to myślę, że byłoby doskonale. Byłoby doskonale, bo nawet ładunek pewnie nie będzie uszkodzony. Tutaj jeżeli będzie jakaś kara, to za spóźnienie i też się przekonamy, bo ja powiem wam szczerze, dwa razy może mi się zdarzyło mieć jakieś spóźnienie, ale nigdy nie zwracałem uwagi, czy za to jest jakaś kara. Więc dzięki temu też dowiecie się w odcinku, czy jest kara za spóźnienie. Nie wiem, ile się spóźniliśmy, ale to pewnie w raporcie też będzie napisane. No zostało nam 100 km do celu, widzowie, także nie sprawiajmy. No nie, 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 o 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 i po mnie. No i widzowie po mnie. No i tyle po odcinku. Jeszcze nie? Udało się? Nie wierzę. Dobra, ale auto uszkodziłem. Uff. 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 No dobra, no. Zawsze mój dziadek mówił takie słowa, co nagle to po diabla, albo jak ktoś się spieszy, to diabeł się cieszy, no. Dobrze wiecie, że gdybym tak nie zapieprzał, już mając perspektywę tych 100 km do celu, no to przecież bym wyhamował i nie byłoby problemu, nie? I czas reakcji, także ten, ta wtopa, to jest to, o czym mówiłem, że wtopy mogą być właśnie na tej końcowej fazie mojej podróży. Ta wtopa, ewidentna wtopa, no bo nie da się jej tutaj podważyć, to jest brak reakcji. Gdybym, wiecie, już jestem zmęczony, tak? To już widać, już czuć. Gdybym nie był zmęczony, no to przecież, wiecie, chwilę wcześniej bym po prostu zahamował i po sprawie, tak? Także, no, drogi widzu, no cóż, mogę powiedzieć. Znaczy, nie dość, że nie dostarczę tego, no, na doskonale, to auto już jest troszkę uszkodzone. Naczepa tam była chyba na 6%, auto jest pewnie więcej, bo koła widać już są czerwone. Wiecie, ja nie muszę zawsze wygrywać, ja umiem przegrywać. Ten jeden mandat, który dostałem po drodze, no zwróćcie uwagę, dostałem go dopiero wtedy, kiedy zacząłem się naprawdę tak chamsko spieszyć. Już tą presję mieć, nie? Teraz też wiem, że pewnie, o właśnie, dostanę mandat. No właśnie mówiłem, że pewnie dostanę mandat. Ale jakby teraz już mam to w nosie, tak? Bo teraz już chodzi o czas, a nie możemy sobie pozwolić, żeby na tak pięknej trasie jechać 70. Także dostałem dwa mandaty. Za prędkość, kiedy zacząłem się spieszyć. Również kiedy zacząłem się spieszyć, bo wiedziałem, że już jestem jako spóźniony, bo już wiedziałem to, no to tak samo przecież uderzyłem w ten szlaban. Ale plus do tego trzeba też powiedzieć wprost, kwestia zmęczenia. Jeśli miałbym całość jednak podsumować, myślę, że z perspektywy trasy, którą przebyłem, no już jestem znowu zmęczony na czerwono, ale może uda mi się dojechać jak depnę, też nie pójdę spać, widzowie. Zobaczcie, ja zaraz będę zasypiał jako kierowca. Nie, spierdalaj, spierdalaj, no. Ja.
przecież to już nie była moja wina. Jeszcze dostałem mandat za to. No okej, musiała być kolizja. Tylko, że ja nie jestem tu niczemu winien. Ja sobie tylko jechałem na wprost. Uważam, że wyzwanie jest niezaliczone i to już mamy wszystkie teraz czynniki. Mandat, dwa razy za prędkość. Chyba teraz przed chwilą był raz mandat za sztuczkę, czyli była kolizja. Auto czy naczepa uszkodzone. Dostawa w ogóle spieprzona, bo gdybym jeszcze to wszystko tych warunków nie spełnił, ale dostawę bym zrobił na doskonale, to jeszcze byście mogli powiedzieć, no super fajnie, tak? Wiecie, no doskonale, na dobra robota, no ale jednak wszystkie elementy wyzwania, które tu były założone, zostały złamane, czyli mandaty dostałem, tak? Widzowie, dostałem mandaty. Jadę tu, bo już nie wiem, gdzie jechać. Mandaty dostałem, no dobra, za sztuczkę powiedzmy, że to nie jest moja wina, no to już nie żeby się wybielać, ale myślę, że akurat w przypadku sztuczki, no to gość mi zajechał drogę i tu macie najlepszy dowód, że akurat to nie jest moja wina. I tak starałem się uciekać, nie? Żeby w niego nie wjechać. Teraz pewnie jeszcze dostanę do kompletu mandat za zmęczenie. Skręć w lewo. Albo przypierdzielę w coś, bo zasnę, no ale no nie mogę pójść spać. Nie mogę pójść spać. To jest problem. O, jaka dziwna droga. Także no jestem w sytuacji trochę bez wyjścia, bo ja spać nie mogę pójść, a zobaczymy, no to w tym momencie na odcinku zobaczycie, co się dzieje, jak człowiek nie pójdzie spać. Zjeżdżamy do Rustki. A te Sowiety jedne. Kamery nie będę zwiedzał, bo nie mam na to czasu. Spieszę się, widzowie. A jestem zły, bo to tak, wiecie, wszystko szło dobrze, była dobra passa i naprawdę, nawet chyba w Polsce jeszcze jakoś ta jazda nie była taka zła i zaczęło się wszystko chyba gdzieś na terenie Litwy, tak? Ale ja też z drugiej strony wam zapowiadałem, że to będzie najtrudniejsza trasa, czyli... Ale to wiecie, to też nie można tak jakby tłumaczyć, że winą jest trasa, bo uważam, że jeśli ktoś jest dobrym kierowcą, to i całą trasę by lądówką przejechał i tak by wyzwanie zaliczył. Więc ja uważam, że to ja nie zaliczyłem wyzwania. Gdzie dziś czułem się dobrze, bo to myślę, że w porównaniu do ostatniego odcinka i tak to zmęczenie w takiej trasie jest o wiele mniejsze niż było ostatnie. Natomiast plus jest taki, zobaczcie, 24 miliony, no to już mamy prawie praktycznie, raz się prześpię. Po kursie no mamy praktycznie, widzowie, 25 milionów. Następny odcinek będzie coś fajnego, chociaż obawiam się i na podsumowanie będę musiał to nagrać w tym odcinku, albo nie. Zrobimy po prostu odcinek osobny, taki szybki. Skręć w lewo. Pod tytułem, ile kosztowała mnie naprawa ciężarówki i naczepy po kursie 4000 km. Jak to zrobimy? I to będziecie po prostu wiedzieli, ile kosztowała. No też ci, którzy nie obejrzą odcinka, to będą od razu wiedzieli, że były jednak wypadki. No były. No może mi się uda te 48 km, słuchajcie, szybko przelecieć. Nie zasnę. Może się uda, ale jak zasnę, no widzicie, to będzie ciężko. I pewnie będzie tradycyjnie mandat do... No nic, słuchajcie, ja umiem przegrywać, dlatego od razu mówię, że ten odcinek, widzowie, wrzucę, bo nie po to nagrywam odcinek praktycznie prawie 4 godziny, żeby go nie wrzucać. Nie chodzi, wiecie, o to, żeby wszystko zawsze było super idealnie pokazane, tu chodzi o to, żeby to było pokazane prawdziwie. Szczerze, tak jak jest naprawdę. Więc jeśli dałem ciała, jeśli przegrałem, wiecie, piłkarze na boisku raz wygrywają, raz przegrywają, te zawody są na żywo, więc też to widzicie. I tutaj też ja nie, no okej, okay, to nie jest może live, bo nie skupiłbym się na live, bo ile ktoś by coś pisał. Dlatego zrobienie czegoś akurat takiego na live nie miałoby sensu.
więc nagrywam w postaci odcinka, ale dobrze widzicie, kiedy robię pauzę, bo wam o tym mówię. Raczej chyba nie wcisnąłem przez przypadek żadnej pauzy, by nam coś ucięło. Jedź prosto. Bo wszystko mam na klawiaturze numerycznej, skróty, natomiast wiecie, kiedy robię pauzę. Dawno na tej pauzie nie byłem, aż mi się... Gdy mi się szczać, to chyba pompa paliwowa. Także też już marzę, żeby skończyć ten odcinek. Wam dziękuję za oglądanie, bo już praktycznie dojeżdżamy. Tylko jestem ciekaw, jakie będzie podsumowanie tego wszystkiego. Przygotuj się do skrętu w prawo. I nagram wam w następnym odcinku dokładnie z tą naczepą będę i z tą ciężarówką, ile kosztuje naprawa. Po prostu może i uda się to w shorta wrzucić, widzowie. Już myślę, że bardziej ciężarówki nie uszkodzę. I tak tragedii nie ma jak na tak długą trasę, bo tu właściwie tylko jedna, dwa wypadki to sprawiły, czyli ten szlaban po części, tak, i ta ciężarówka. No szlaban z mojej winy, ciężarówka nie, czyli jest pół na pół. To spowodowało uszkodzenia, no ale dzięki temu też widzicie, że kurczę, szlabany nie warto wjeżdżać, bo one potrafią naprawdę auto mocno popsuć. Jeśli chodzi o mandaty, no to już sobie powiedzieliśmy. Stuczek jako takich nie było, no bo nie liczę absolutnie tej stuczki, gdzie gościu mi wyjechał, tak? Widzowie, nie liczę tej stuczki, bo to gościu mi wyjechał, ja jechałem prosto, no. Więc to nie jest jakby, że ja sobie stuczkę zrobiłem, tylko on po prostu mi wyjechał. To nie jest zahaczenie, nie wiem, kogoś na autostradzie, gdzie zobaczcie, całą czas pilnowałem. Chociaż z drugiej strony też patrząc obiektywnie, że gdybym tak pewnie nie grzał, dotarłeś na miejsce. To też bym wyhamował, nie? Dobra, ja sobie robię parkowanie, słuchajcie, automatyczne, sorry moi drodzy, ale nie mam siły i zobaczmy. Spóźnienie, no właśnie. Ile kary? 4, no Jezu, o Jezu. Zobaczcie widzowie, jak to boli. Premia, wynagrodzenie podstawowe 4000 exp. Super. Premia za dostawę na długim dystansie. 1000 ponad expa. Ładunek o wysokiej wartości premia. 800 expa. Łącznie ponad 2000 expa, 2500 expa straty. Tylko dlatego, że się spóźniłem. Kurwa macie. A jeszcze uszkodzenie. Aha, jeszcze jest kara za uszkodzenie. No dobra. No ale to kara za uszkodzenia, widzowie, wyszła na ostatnim momencie, jak ta ciężarówka mi wyjechała. W takim razie, no bo przecież sami widzieliście, że wcześniej uszkodzeń nie było, czyli ciężarówka i szlaban. No dobra, trudno, biorę to na klatę, jak będziecie chcieli, to kiedyś to powtórzę. Ja dzisiaj padam na, już nie powiem na co. Dziękuję za oglądanie, będzie mi miło. Drogi widzu, jak docenisz jednak i zostawisz łapkę w górę, mimo że przegrałem, Znaczy przegrałem, no level jednak wbiłem, jakby nie patrzeć nowy. Widzu drogi, no wbiłem, więc ADR-a sobie tutaj awansuję, proszę bardzo. Wbiłem jakiś nowy level, mam w sumie te 25 milionów, no bo moi drodzy, już nie czepiajmy się szczegółów, ale 24,956, no to zdecydowanie jest to bliżej 25 niż 20, nawet 24, tak? No, także, no mamy te 25, już to 50 tysięcy nawet nie, 40 coś tam nie chodzi, także mamy te 25 milionów. Na odcinek temat będzie, na którym nagram koszt naprawy tej ciężarówki, zależy ile wydam na naprawę. Tak po prostu dalej się czymś zajmiemy odcinkami z gameplayu. Także dziękuję za oglądanie. No trzymajcie się. Cześć.